Trudno ci w to pewnie uwierzyć. Ale i ja kiedyś takie wiechcie dostawałam. Jak byłam młoda. Ciociu. Byłam, byłam. I młodość miałam inną niż ty. Myśli wielkich pełną i marzeń. Wieczna głupota. Po co wspominać, co minęło i nigdy nie wróci? O dzień dzisiejszy trzeba mieć staranie. Na sumę dzwonią, a my jeszcze tutaj. Chodź, Justynko, bo tam Emilka już pewnie wyrzeka, że nie wracamy. I zaczyna dostawać migreny albo globusa. A Teresa biegnie po krople z bobrowej esencji albo po proszki bromowe. Wujenka jest doprawdy biedna z tym ciągłym chorowaniem. Na pewno biedna. Gdyby tak pchły pieścić jak ona swoje choroby, to by na wołów powyrastały słowo honoru. Ciociu! Nie tak szybko! Zawsze tak pędzę, bo zawsze mi śpieszno. Przez to chłopi mnie kiedyś za cholerę wzięli. Za co? Za jaką cholerę? Za chorobę, co ją cholerą nazywają. Co wtedy po świecie grasowała. O, tu! Prawie w tym samym miejscu. Głupie babę mnie za cholerę wzięły. Jeszcze wtedy nie była w Korczynie. 10. rok chyba ci szedł. Tak, bo twój ojciec z tą Francuzicą romansował. Wieczna głupota moja. Co tam, ciociu? Ja przecież dobrze wiem o wszystkim. A ciocia przecież nie przez złośliwość. Więc co było dalej z tą cholerą? No, wracałam z kościoła jak teraz. A śpieszyłam, bo goście mieli na obiad przyjechać. Zieloną suknię miałam, wtedy jeszcze kolorowe nosiłam. Leciałam wprost nad ziemią jakby, bo co krok dam, to dwa zagony przesadzę. A głupie baby poklękały u miedzy i w krzyk, i w płacz, że cholera im bierze na zgubienie. Powiadam ci, Justynko, że głupota ludzka to wielki i wieczny kamień. Myślisz, że to miło być wziętą za cholerę? Nie byłam wtedy jeszcze stara. 12 lat temu liczyłam sobie 36. Teraz więc 48? A tyś może myślała, że 60? A zapewne wyglądam na tyle. A i wtedy już niewiele lepiej wyglądałam. Wiesz dlaczego? Mhm, wiem. Święte Panny Marto i Justyno, módlcie się za nami! A modliłam się, modliłam, aby Bóg Panu rozum przywrócić raczył! Boże, ja myślałam, że ten człowiek dzisiaj już do nas nie przyjedzie, że go Pan Różyc do siebie na obiad zaprosi. O papuncia swego się lękasz. Kiru, oto błazen, a twój ojczulek Justysiu prawdziwy gamajda. Dawno już zrozumiałam położenie swoje i ojca, dawno. Ale pogodzić się z nim nie mogę, ani oswoić. Lubię takie gadanie. Ty, Justynko, straszną melancholiczką jesteś. Czemu nie robisz tak jak inne panny? Z łaski wuja i wujenki korzystaj, strój się, kiedy cię stroić chcą, baw się, umizgaj do kawalerów, a może którego złapiesz i za mąż wyjdziesz. Melancholiczka jesteś, dumna jak księżniczka. A może ty jeszcze o Zygmusiu Korczyńskim myślisz, co? Przyznaj się, myślisz o tym mazgaju. Boli cię tu! Nie! Pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Dzień dobry, panią. Dzień dobry. A skąd to Jan wziął tyle dziewcząt? Po drodze. Jak poziomki uzbierałem. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja mymi łzami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja mymi łzami. Piękny głos. Kto to jest, ciotko? Janek Bohaterowicz. Ty jesteś panną w wielkim dworze.
A ja będę księdzem, a ja będę księdzem w białym traktorze. Znam ich kiedyś wszystkich dobrze i z bliska. Bo był taki czas, że ci bohaterowicze u nas we dworze bywali i z nami do stołu siadali. Ojciec tego Janka, Jerzy, i stryj jego, Anselm. A z Anselmem kiedyś ten duet na głosy śpiewałam. A kiedyś. A koniec tej pieśni znasz? Naturalnie, że nie znasz. Teraz już jej nikt oprócz nich nie śpiewa. A kto tam przyjdzie, albo przyjedzie, przeczyta sobie. Złączona para leży w tym grobie. Ot, taki koniec. Moja dobra Tereniu, pozwól do nas. Nie przedstawiłam cię jeszcze nowemu sąsiadowi. Panie Teofilu, to panna Teresa Plińska, moja towarzyszka, a niegdyś nauczycielka córki. Winszuję sobie, żem w tej pustej okolicy znalazł taki dom jak państwa. Zawdzięczam to panu Kirle. O, pan Kirło jest najlepszym sąsiadem i przyjacielem naszym. Prawda, Tereniu? Ależ tak, droga Emilio. I bardzo uczynnym. No tak, tylko że... No, niedoceniony. No, chyba nie w domu naszym, bo tu znajdujesz pan najzupełniejsze uznanie. No, obawiam się, że nie u wszystkich jego domowników, łaskawa pani. No, któż by to? Panna Marta na przykład. No, zupełnie mnie nie zauważa. O, Marta. Ona taka zgorzkniała, popędliwa. Jej trzeba wiele wybaczyć. Czy ktoś jeszcze? Małżonek łaskawej pani. Benedykt. On stale zajęty. Nietowarzyski. Całe dnie spędza na koniu i tylko o gospodarstwie myśli. No, a panna Justyna, widzieliśmy ją dzisiaj z panem Różycem wracającą z kościoła. Czy to ta młoda dama z bukietem kwiatów w dłoniach? Z bukietem, ale bez kapelusza i rękawiczek. To niepodobna. Bez kapelusza i rękawiczek? Pan nas zawsze mistyfikuje, panie Bolesławie. Ale pan Różyc może to potwierdzić. Istotnie. A dlatego zauważyłem, iż piękne włosy ma ta panna Justyna? Orzelska. To cioteczna siostrzenica pana Benedykta. I mieszka tutaj? Tak. Jej ojciec utracił majątek. Owdowiał i od tej pory oboje mieszkają u nas. Justysia jest dobrą dziewczyną, tylko wielce oryginalną. Zawsze inaczej postępuje niż wszyscy. Już doprawdy nie wiem, co mam robić. Emilio! Jeśli się zdenerwujesz, dostaniesz globusa. Ja go już czuję. Moja droga, podaj mi krople. Może świeże powietrze dobrze pani zrobi. Nie każe pani otworzyć okno. O, nie. Ja tak lękam się ciągów. Rozumiem. I powoli, Emilio. Jeśli nie przejdzie, natrę ci skronię octem. Natrzyj od razu, moja droga. A potem zobacz, czy Marta wróciła już z kościoła. Jestem niespokojna o obiad. A dzisiaj nic innego nie zjem, tylko odrobinę rosołu. A nie wiem, czy rosół dla mnie gotować kazała. A poza tym, tak miłych gości dziś mamy jeszcze. A cóż to panna Teresa tak biegnie? Pali się czy co? Emilia globusa dostaje. A gości będziemy mieć na obiedzie.
Pan Kirło z panem Różycem przyjechali. Aż to prawdziwy dopust Boży. Kłaniam. Sługa. Kłaniam. Emilko, dzieci jeszcze nie ma, a od godziny powinny być. Ja także jestem niespokojna. Czuję nadchodzącą migrenę. Wyobraźcie sobie, panowie, że dzieci nasze, Leonia i Witold, ze szkół wracają na wakacje. Jechać miały koleją. A mąż sam, niestety, nie znalazł czasu, aby wyjechać po nie. Tylko konie posłał na stację. Pan dobrodziej to nawet w niedzielę około gospodarstwa pracuje. A tak, łaskawy panie. To tamto, ten, tego, ten. Dla mnie święta nie ma. Przeciwnie nawet. Kiedy parobcy świętują, pilnować trzeba, żeby bydła głodem nie zamorzyli albo dworu z dymem nie puścili. Praca nieszczęściem nie jest. Idzie tylko o skutki. Jeżeli co krok głową o mur uderzasz i myślisz, że wszystko, co zrobisz, na diabła zda się i ten, tego, ten... Co się zaś tyczy tegorocznych zbiorów, to są obiecujące. A tak? U mnie całkiem pięknie. Jeżeli zbiór i z wózka pójdą pomyślnie... No, to tysiączki będą z tego naszego pięknego korczynka. Tysiączki! A wiesz pan, ile w zeszłym roku płacili za pud zboża? Żona mi do gospodarstwa nie dopuszcza. A pan dobrodziej sąsiad, jak przewidujesz, podniosą się nieco ubiegłoroczne ceny? Któż to może przewidzieć? Ja zresztą te strony znam tak mało. Świeżym przybyszem jestem. No a tam, gdzie pan mieszkałeś, skąd tego ten przybywasz? Czy średnie obywatelstwo, no takie jak ja, siedzące na tysiącu, dwóch tysiącach dziesięcin ziemi, czy w teraźniejszych czasach ci, którzy pieniędzy nie trwonią, pracują jak woły, zdołają tego ten utrzymać się? Ja, szanowny panie, przybywam z Paryża, a w Paryżu... A rozumiem. W Paryżu. Rozumiem. Niech panienka uważa! Tu kamienie! Panie Grzegorz nie jedzie po kamienie! Gio! To Niemen zobaczy! Leoniu, stój spokojnie! Gio! Gdyby każdy jadł obiad u siebie w domu, mniej byłoby zmywania, nakrywania, gotowania. Emil, co powie, że dostanie swój rosołek z gołąbka? Na 10 osób nakryłaś? Czy jeszcze więcej gości dziś przyjedzie? Nie wiesz kto? Dwóch konkurentów do ciebie. Ach, co tuż. Ciągle ich wypatrujesz, to wreszcie się zjawią. Z panem Różycem będziesz miała trzech. Co też Marta wygaduje? Pan Różyc? Gdzieżby on z takim majątkiem? Chociaż dziwnie na mnie jakoś patrzał dzisiaj. Och, ci mężczyźni. Powiedz, Martuniu, moja droga, kto jeszcze przyjedzie? Dzieci przyjeżdżają. Powinno już być od godziny. Ale prędzej nie podam obiadu, nim się nie zjawią. A pan tu czego? Chciałem sprawdzić, czy nie czas przebierać się do stołu. I wywąchać, co będzie na obiad. Bardzo dobre rzeczy. Niech pan się przebiera. Muszę pana porwać, mistrzu? Pani Emilia Maglobusa, zagrasz pani jakąś sunastkę. Panie Kirło, panie Kirło. No ja bardzo proszę, Pośpię pan. Ja bardzo pana proszę. Jestem w szlafroku. No chodź pan, pitu. Panie Kirło. Przedstawiam wszystkim, a szczególnie naszemu nowemu sąsiadowi, najznamienitszego muzyka całej okolicy, pardon, Europy. Proszę nie zważać na jego strój, albowiem artyście wszystko uchodzi. Panie Kirło! On grać lubi, cały majątek przegrał, ale za to kunszt znacznie osiągnął i teraz zaprezentuję wam... Oto jest Mars. Wybornie umie warować, aportować i przez kij skakać. Przyprowadziłam go, aby pan mógł się jeszcze lepiej zabawić. Chodźmy, ojcze. Wspaniała, jak Antygona. Dzieci jadą! Robert!
paczki moje! Wytrzyj resztę. Dzieci jadą! Dzieci! Robaczki moje! Dzieci moje kochane! Tato, to masz tu swoją córeczkę. Zatrzymaj się. Formidable. Gdybym miał talent Zygmunta. Toż to gotowy obraz. Ruszaj. Mógłby podobać się nawet w Paryżu. Gdybyż można było się tam znaleźć choć na jeden dzień. No. Na jeden dzień być może, ale na rok albo dwa i Paryż potrafi znudzić. Paryżanki również? Cóż paryżanki, panie Bolesławie. Czasem na pustkowiu zobaczyć się uda kobietę, która mogłaby je zaćmić. Aha. Ktoś komuś dzisiaj wpadł w oko. Mam zgadywać kto? Nie musi pan dla mnie dawać tych swoich przedstawień. To dzisiejsze dowcipkowanie przy obiedzie powinno panu wystarczyć. Pani Emilia pragnie rozrywki. A przy obiedzie nie tylko bawiłem damy, również obserwowałem. Panna Justyna zauważyła pańskie spojrzenia. W tym celu na nią patrzyłem. Mów pan, kto ona? Pani Emilia wyjaśniała. Krewna jej męża. Piękna panna. Zła jak szarf. O, nieźle pana urządliła. Wyglądała jak Antygona broniąca Edypa. Jaki on tam Edyp, ten Ożelski. A panna to jak księżniczka głowę zadziera. Po spojrzeniu widać, że ma temperament. A, temperament pewnie i był, ale już wywietrzał. A czemuż to? Romans, panie Teofilu, romans. Wspomniał pan, patrząc na rzekę, Zygmunta Korczyńskiego, tego artysty niby. Korczyński? I panna Justyna. Niepodobna z żonatym już? Jakim sposobem, panie Teofilu? To zaczęło się jeszcze między nimi w dzieciństwie prawie, jak to między kuzynostwem. A więc dlaczegoż nie... Nie pobrali się. Właśnie. A któż by tam z ubogą krewną w mariaże wchodził? Matka Zygmunta, pani Andrzejowa Korczyńska, nigdy by do tego nie dopuściła. Więc to taka sprawa. Jeszczeście słabi, strój Anzelmie po chorobie. Trzeba wam było w domu zostać i do sił powracać. Uboga i mucha, kiedy każe żołnierze, musi być. A na mogiłę iść nam trzeba. A potem do Jana i Cecylii. Dziś już za późno. Tylko do mogiły dojdziemy. Odpoczywanie racz im dać, sprawiedliwy Boże. Umyśliłem w czasie choroby, Janku, że płotek tu postawimy. Niech strzeże mogiły, kiedy mnie nie stanie i ciebie, bo po nas to już i nikt pamiętał nie będzie o tym kurhanie, skoro już dziś jedni chcą zapomnieć, a drudzy nawet nie wiedzą. Może im nikt stryju nie powiedział. A czy to trzeba mówić o tym, o czym ziemia rodzona sama woła? Cieszę się niezmiernie, że szwagier zechciał nas odwiedzić. Prosimy. Prosimy bardzo. Bardzo prosimy.
proszę. Doktor powiedział, że cioci koniecznie leczyć się trzeba. Dajcie mi spokój z doktorami. Co oni wiedzą? Przywieziemy z miasta tego doktora. Jeszcze czego? Nie potrzebuję żadnego badania. A widzi ciocia. Jaśnie pan Darzecki przyjechał. I pan dziedzic pyta o obiad. Idźcie, robaczki, idźcie, przeszkadzacie. Ubolewam nad tym, drogi szwagrze, ale jestem zmuszony wypomnieć panu posag mojej małżonki, a pańskiej siostry, który zatrzymałeś. Za pańską zgodą i na procent. I który płacisz pan regularnie, tak. Jesteś pan przecież człowiekiem honoru, ja to przyznaję z całą przyjemnością. Może więc i nadal mógłbym... Niepodobna, panie Benedykcie, niepodobna. Miałbym sobie za punkt honoru użyczać ci tej sumy, ale okoliczności zmuszają mnie prosić o jej wypłacenie. A jakież to okoliczności, jeżeli wolno wiedzieć, bo może wystarczyłoby w rocznych ratach? Niestety, najstarsza córka za mąż wychodzi. Za mąż? Wchodzi w bardzo dobrą familię. I wyprawa musi być odpowiednia. Srebra stołowe, porcelana, sztućce, to oczywiście drobiazgi. A teraz meble, powóz nowy, fortepian. Fortepian? Czy w takich czasach jak obecny... To ja wydaję córkę za mąż, drogi szwagrze, a nie pan. No kilka tysięcy rubli, mógłbym jakimś sposobem to tamto ten zdobyć, ale kilkanaście od razu nie zdołam. To sprzedać pan będziesz coś musiał. Sprzedaj pan las za rzeką i sprawa rozwiązana. Las? Ale przecież tam jest ten mogiła. Jaka mogiła? Szwagier zapomniał. Tam leży brat mój, Andrzej, i ci, którzy z nim razem... Trudno mi będzie. Ten las to jakby ten... Kaplica. Sentymentalność. A tyle nam już złego narobiła. Tak, to szwagier... Szwagier ma pod tym względem rację. I pod innymi również. Ku wyższej cywilizacji dążyć powinniśmy, a nie tylko oglądać się za tym, co było. I w tym względzie podziwiam pańskiego bratanka. Szwagier mówi o Zygmuncie Korczyńskim. A jakże? To człowiek uzdolniony, artysta. I bardzo ożywił nasze towarzystwo. A artysta? Szkoda tylko, że do gospodarstwa najmniejszego talentu nie posiada. Podobno również nie maluje. A co ma tu malować? Artyście potrzeba wrażeń, piękna, głębokich przeżyć. Swobody. Swobody? A czegoż ten gagatek jeszcze od losu żąda? Ma talent, majątek, młodą i śliczną żonę, która poza nim świata nie widzi. Zdaje się, między nami mówiąc, że znudziła już Zygmunta. Cóż szwagier chce? Natura artystyczna. Zmienna jest. Nuży się szybko. I to pan również nazywa wyższą cywilizacją? Nie zrozumiemy się. Na mnie już czas. Myślałem, że szwagier na obiedzie zostanie. Emilia by się bardzo ucieszyła, a ja ten... A my byśmy uzgodnili pewne... Myśmy już wszystko uzgodnili, panie Benedykcie. Termin mogę najwyżej przesunąć o miesiąc. Najdalej o 2 miesiące. Mars! Do łódki! Wyglądałem Witka u nas, bo wiem, że przyjechał w niedzielę, ale nie przychodził, więc samem przyszedł. I bardzo dobrze zrobiłeś. A, teraz to wiem, że dobrze. Ale wczoraj to my mówili, że pewno Witek przestanie do Bohatyrowicz przychodzić. Bo może Witku ojciec zabroni. Mnie nikt nie może zabronić przestawać z wami, rozumiesz? Nawet ojciec.
Witek nie boi się ojca? Ja się nie boję ojca, tylko o ojca. Trzymaj. Wejść. Jestem zajęty. Czego pan chce? Przyszli jaśnie panie bohaterowicze w sprawie tych zabranych koni. Proszę widzieć się z jaśnie panem. W sprawie zapłaty za szkodę, jakiej to niby nasze konie w pańskim zbożu się dopuściły. Niech pan je wyda, bo nijakie szkody nie wyrządziły. To co w moim zbożu robiły? Weszły sobie. Ino kawałek. Weszły sobie? Stratowały sporo zboża. Szkoda jest duża? Parę kłosków może. Niech pan każe wydać te konie. W polu potrzebne. Zapłacicie, to wydam. Nie zapłacim! Zapłacicie! Skoro tak, niech pan skargę podaje, bo bez procesu obdzierać się nie pozwolim. A podam, podam, bo nie pozwolę, żebyście mnie okradali. Za pozwoleniem pańskim, złodziejami nie jesteśmy i nie byliśmy nigdy. A teraz my na pana skargę podamy za obligę. A podawajcie i do samego diabła, tylko mi teraz z oczu znikajcie. Zaraz, jak się nazywacie? To jest... Tego ten... Jakie imiona wasze? Fabian. A drugi? Anselm Bohatyrowicz. Anselm Bohatyrowicz. Ale proces i tak będziecie mieli. A teraz wynoście się! Nieboszczyk pan Andrzej nie tak postępowałby z nami. Nieboszczyk brat mój w innych żył czasach. Połowę kary daruję, ale połowę zapłacicie. Nie zapłacim nic! Niech nas pan do sądu ciągnie, jako i my teraz pana podamy. Za obligę. Jak chcecie sąd, to sąd. A teraz wynoście się. Fora ze dwora! Weź tę książkę do ręki, idź do grabowej altany, czytaj i wspominaj. Może zapragniesz, aby znowu, jak dawniej, oczy nasze razem na tych kartach spoczywały. Czy pamiętasz? Czy pamiętasz? Kto to widział mieć mieniny w taki upał? Rąk już nie czuję, a jeszcze tyle do zrobienia. Ciasto dobrze nie wyrosło i nie wiem, jak je z pieca wyjdzie. Jak będzie zakalec, to chyba się ze wstydu spalę. A pani Andrzejowa?
Ona popatrzy także człowiekowi. Myślisz, ciotko, że przyjedzie? Przyjedzie, przyjedzie. Razem z tym swoim gagatkiem, Zygmusiem. Nie był u nas od powrotu z zagranicy i nie przedstawił swojej żony. Młodziutkież to podobno i tak w nim zakochana. A mówiłeś, że cię już nie boli. Że nie myślisz o tym Mazgaju. Kłamałaś. Nie, mówiłam prawdę. Ja nie chcę o nim myśleć, ciociu. Ani go widzieć. Dlatego wolałabym nie być jutro na imieninach Emilii. Chorobą się nie wykręcisz, boś zdrowa jak ryc. To co ja mam robić? Śmiać się, rozmawiać i wcale na niego nie zwracać uwagi. Tak jakby go nie było. Tak prosiliśmy z mężem, panie Bolesławie, żeby choć raz do roku znalazła się pomiędzy nami. No ja nie widziałem się z żoną, łaskawa pani, ale zaręczam, że przyjdzie. Będę bardzo rad zobaczyć kuzynkę. Przekazałeś pani moje pozdrowienia? Jeszcze nie, bo z tydzień w domu nie byłem. Gdybyś ty, Zygmusiu, choć na kilka godzin zniknął, a nie wiedziałabym gdzie, oszalałabym ze strachu. Czy ten Kirło nie kocha swojej żony? Rozrywek potrzebuje. Ale ty się nie zmienisz, prawda? Zawsze będziesz kochał swoją Klotyldę, prawda? Prawda. Proszę państwa, do salonu. Wracałem z Monachium przez Wiedeń. Chciałem zobaczyć to miasto i nie zawiodłem się. Jest piękne. Pan, jak słyszałem, spędziłeś w nim dłuższy czas? Tak, to prawda. W Wiedniu byłem najdłużej. Przedkładam to miasto nad Rzym, Londyn czy nawet Paryż. A, Paryż jednak dla artysty jest najważniejszy. Gdyby nie matka, osiadłbym w nim na stałe. Przyzna pan, że trochę to przykre, poznawszy te wszystkie wspaniałe miasta, spaść nagle na tę jałową i głuchą pustynię. O, pan jednak jesteś na niej zaledwie parę tygodni, a ja natomiast kilka miesięcy. Doprawdy nie wiem, w jaki sposób pośród tych stodół, obór i tak zwanych interesów dłużej wyżyć potrafię. Dla uprzyjemnienia czasu masz pan przynajmniej piękny talent, swoje farby i pędzle. A propos, jakież płótno przygotowujesz pan teraz? Płótno? Tutaj? A gdzież artysta miałby szukać natchnienia w tej głuszy? Przy sękatej wierzbie? Gruszce? A może przy zagonie kapusty?
Zdawało mi się, kuzynie, że rozmawiasz z panem Różycem o ogrodnictwie. No niechcący bowiem usłyszałem słowo kapusta. A tak, istotnie, Witoldzie, mówimy z panem Teofilem o kapuście. Ważnictwo jest bardzo ważne. Doprawdy? Oczywiście. Jakie reformy urządzenia pragnie pan wprowadzić w swojej wołoszczyźnie? Bo słyszałem, że dobra te pod pańską nieobecność zostały zaniedbane. Reformy w mojej wołoszczyźnie? Dotąd o tym jakoś nie pomyślałem. Jak to? Sądziłem, że właśnie tacy ludzie, wykształceni, zamożni, powinni dawać naukę, przykład, inicjatywę, a zapał młody? O, przecież ja już nie jestem taki młody, na jakiego wyglądam. Gdy się przejadło milion, czuję się na barkach wiek cały, nieprawdaż, panie Teofilu? Pan się przekona, panie hrabiu, jakie to ważne unowocześnić nasze sposoby gospodarowania. W przyszłym roku ojciec zezwolił mi spędzić wakacje na praktykach we wzorowo zagospodarowanych gospodarstwach. Teraz skończyłem w szkole kurs drugi i mam mniej więcej wyobrażenie, jak to wszystko powinno wyglądać. Jak w naszych stronach jest bardzo źle pod każdym względem. I myślę, panowie, że każdy, kto może, powinien się wziąć do pracy. Ty, Wiciu, masz głowę tak nabitą wszelkimi teoriami, że jesteś gotów je głosić zawsze i wszędzie. To jest typowa cecha pierwszej zapalczywej młodości. Naturalnie, nie gniewam się, Zygmuncie, ty także jesteś młody. I nie masz prawa usypiać na swoich malarskich laurach. Co odpowiedziałbyś, gdybym cię zapytał, jak w twoich osowcach stoi sytuacja pod względem zdrowia, bytu ekonomicznego, nauki? Co byś mi odpowiedział? Mówisz o prostym ludzie? Powiedziałbym, że stoi jak najgorzej. I ty możesz mówić to z takim lekceważeniem? No ale ja sądzę, że pan myśli inaczej niż Zygmunt. On tak był wychowany, zresztą widzi pan, artysta. Ale pan pewnie stąpisz niedługo do klas niższych, tak długo zaniedbywanych. A którym przecież wszystkie idee naszych czasów przyznają prawa. Idee naszych czasów są oczywiście rzeczą bardzo piękną. Ale zapytaj się jednak swego ojca, w jakie położenie popadł był niegdyś, kiedy próbował, jak sam powiadasz, zejść do klas niższych, dźwignąć je. Mój ojciec nie jest zamożny, nie posiada dość środków. Ale pan, ty, Zygmuncie... Posłuchajmy teraz muzyki. Byłoby bowiem rzeczą niezbyt grzeczną rozmawiać w takiej chwili. Bardzo się niepokoiliśmy. Przed żniwami każda godzina jest ważna, bo trzeba wszystkiego dopilnować, więc tym bardziej dziękujemy pani dobrodziejce. Jak to dobrze, że choć raz w świat się wybrałaś. Moja Marynia to taka domatorka, że ją od dzieci ani gospodarstwa nie odciągnąć. Bardzo się cieszę, droga kuzynko, naprawdę bardzo się cieszę. Obiecywałeś się do naszej Olszynki i czekam daremnie. Ach, teraz już na pewno przyjadę. Witam.
Prosimy, prosimy, bardzo prosimy. Prosimy do nas, prosimy. Witam. Znasz dobrze pannę Ożelską? Owszem, czemu pytasz o nią? Proszę bardzo. Bardzo mi się podoba jej gra. Bywasz ona u ciebie? U mnie nie ma fortepianu. Przecież bywa u ciebie. Owszem, niekiedy występuję. To dobrze, to bardzo dobrze. Pragnąłbym, abyś kiedyś tak urządziła, żebyśmy niby to przypadkiem spotkali się u ciebie. Tutaj nie mogę tak często bywać, jakbym tego pragnął i potrzebował. A toż co? Maryniu. Czego ty potrzebujesz? Widzieć się z tą panną. To się z nią widuj w swoim Wiedniu. Jeśli myślisz bałamucić tę biedną dziewczynę, to u mnie jej nie spotkasz. Jakiem Kirłowa? Ależ parafiaństwo, kuzynko, parafiaństwo. Lepiej byś i ty wyszedł na tym, gdybyś był sobie zwyczajnym parafianem. Może, ale nie w tym rzecz teraz. A w czym? W tym, że bardzo mi się ta panna Justyna podoba. Zaprosisz? Ciebie tak, ale samego. Przyjeżdżaj, kiedy chcesz. Jestem oczarowany. Wspaniale, wspaniale. Ponieważ wszyscy dziękują skrzypkowi, więc ja pragnę podziękować fortepianistce. Dziękuję. Posłałem ci książkę i list, czytałaś? Znałam te wiersze. O list mi chodzi, Justyno. Czy będzie odpowiedź? Nie będzie. Nie wierzę. Czekam odpowiedzi. Po co ci ona? Aby wiedzieć, czy nadal żywisz urazę i unikać mi będziesz. Proszę, byś zechciała mnie rozumieć właściwie. Pani nie zazdrosna? O co? O kogo? A bo pani nic nie wie. Przecież to pierwsza miłość mężulka. Pierwsza miłość. A pani wie, on revient toujours. C'est premier amour. Oui. Wiem. Dobrze wiem o tej niby pierwszej miłości. Wszyscy już zdążyli mi o niej opowiedzieć. Ale pan pewnie zna jeszcze inne polskie przysłowie. Pierwsze koty. Zaploty. Mhm. Oui. Odpowiedz, Justyno, czy zawsze pogardzać mną będziesz? Nie, nie, to nie tak. Mogę więc mieć nadzieję. Justyno, Justyno. Nie możesz. Jest tak pięknie na dworze, że grzechem byłoby cały czas tutaj siedzieć. Justysiu! Charmi przynieś Justysiu i parasolkę. Ty wiesz, jak boję się słońca. Pozwoli pani, że ją wyręczę.
Ależ proszę bardzo. Wróciłem po kapelusz. Justyno, czy już zapomniałaś o przeszłości? O naszej przeszłości? Nie będziesz mi już przyjaciółką. Siostrą. Odejdź. Czego ty chcesz ode mnie? Co dalej sobie będziesz robił ze mnie zabawkę swego życia? Już dosyć wystarczy. Nie odejdę. Pragnę tej przyjaźni. Tego serca. Serca i duszy. Duszy? Czy ty myślisz, że ja jestem tym samym dzieckiem, które kiedyś wierzyło w twoje piękne, poetyczne słowa, w twoje... Powtórzę je znowu. I znowu skłamiesz? Skłamiesz, bo teraz tylko to jedno wiarować mi możesz. Najwierniejszą przyjaźń. Nie. Ty dobrze wiesz, jak to w wielkim świecie nazywają. I tego moja... Jak powiedziałeś? Dusza. I tego moja dusza... Nigdy, słyszysz, nigdy nie przyjmie. Czyno. Pozwoli pani, że ją wyręczę? Ależ proszę bardzo. Zapomniałem kapelusza. Justyno, czy już zapomniałaś o przeszłości? O naszej przeszłości? Nie będziesz mi już przyjaciółką. Siostrą. Odejdź! Czego ty chcesz ode mnie? Co dalej sobie będziesz robić ze mnie zabawkę? Już dosyć, wystarczy. Nie odejdę. Pragnę twojej przyjaźni. Twojego serca. Serca i duszy. Duszy? Czy ty myślisz, że jestem tym samym dzieckiem, które kiedyś wierzyło w twoje piękne, poetyczne słowa, w twoje... Powtórzę je znowu. I znowu skłamiesz? Skłamiesz, bo teraz tylko to jedno wiarować mi możesz. Najwierniejszą przyjaźń. Nie. Ty dobrze wiesz, jak to w wielkim świecie nazywają. I tego moja... Jak powiedziałeś? Dusza. I tego moja dusza nigdy nie przyjmie. Justyna. Thank you.
gdzie pojedziesz, Jasiu? Konia osiodławszy, gdzie pojedziesz, Jasiu? Konia osiodławszy. Rybacy, rybacy, sieci zarzucajcie na dodne. Kłaniam pięknie panience. Panienka. Tak. Drogę zmyliła aż tutaj zaszedłszy? Może pokazać, którędy najbliżej do dworu. Dziękuję. Wyszłam na przechadzkę. Sama nie wiem, jakim sposobem aż tutaj zaszłam. To steczka zaprowadziła. Nic takiego. Można wrócić krótszą drogą. O, tamtędy. Jeżeli panienka życzy, podprowadzę. Pan Jan Bohaterowicz. A jakże? Skąd panienka wie, kto jestem? Bo już drugi raz widzę pana. Pierwszy, kiedy wracałam z ciotką Martą z kościoła. Mówiła mi o ojcu i stryju pana. O stryju Anzelmie? On kiedyś dobrze znał pannę Martę, bo często we dworze bywał. I ojciec mój zabierał mnie nawet czasem do Korczyna. Tylko już potem, jak ojca zabrakło, nigdy tam nie byłem. Aj, je. Je. Grrr. Jo. Je. Po koniczynie? A jakże? Pod pszenicę? Panienka, czy się nie wyzna na gospodarstwie? Trochę. Bo jo. Czasem przypatruję się oraczom. W polu taka ciężka praca. Dla mnie mógł zaorać to tak jak na spacer iść. A panienka także spacery lubi, kiedy wyszła od gości. Wszyscy mówili, że dziś we dworze bal. Imieniny ciotki Emili. Nie wesoło mi na nich było, wolałam iść w pole daleko. Ja to dawno wiem, że panience nie zawsze we dworze wesoło. A i twarz człowieka czasem wypowie, co się w sercu kryje. Twarz? Ja panienkę choć z daleka, ale widuję. Bio! Bio dalej! Może panienka gniewa się, że tak śmiela powiedziałem? Nie gniewam się. Wie, hej to prrr. Wie. Panienka i o tym wiedzieć nie może, że na panienkę patrzę. I różne myśli mi przychodzą do głowy. Wio. Co tam zresztą? Ja panience powiem, że nie trzeba nadmiar troskać się. Są na świecie złe ludzie, są i dobre. Najgorsza rzecz, kiedy człowiek nic nie robi, a tylko o swoich biedach myśli. To prawda. A jeżeli kto nic do robienia nie ma? Nie może to być. Każdy na świecie ma coś do czynienia. Mój ojciec mówił, że... Pamięta pan ojca? Jakżeby nie. A matka żyje? Żyje, chwała Bogu. Prawdę powiedziawszy, stryj Anselm był dla mnie ojcem i matką. Kiedyś kilka lat z łóżka podźwignąć się nie mógł. Na mnie wszystko spadło. Ale teraz wszystko na dobre się odmieniło. I tyle mojej biedy, co je we własnych żądaniach wynajdę. I... A jakież są te żądania? Różne. Podczas i takie, co nigdy spełnić się nie mogą. Ale co tu w taki piękny dzień o smutkach rozprawiać? Podprowadzę lepiej panienkę do drogi. A skończył pan już swoją pracę? Bo nie chciałabym przeszkadzać. Skończyłem. Wiśta, je, no. Je dalej. Je. O, prrr. Widać, że pan Jan czasu ma dużo, skoro sobie tak pomału idzie. A pana Jadwiga co tam niesie? Ziele dla krów pan Jan nie poznał. Widać, że na słońce spojrzał, to i w oczach pociemniało. Może panna Jadwiga i zgadła. Może zgadła. Zgadnę wszakże nie mogę, dlaczego to pan Jan nie raczy nigdy nas nawiedzić. Zdaje się, że na końcu świata nie żyje. Już i dziadunio o panu wspominał i czeka. Wie dalej! Wie! Kto to? Panna Domontówna. Najbogatsza w okolicy aktorka. Aktorka? Państwo nie rozumiecie naszych nazwań.
Aktorka u nas to tyle samo, co sukcesorka. Dziadunią panny Domontówny, Jakub Bohaterowicz. Miał córkę, którą wydał za Domunta. Córka i zięć pomarli. I wnuczkę jemu zostawili. Całe tedy gospodarstwo na nią spadnie. A gadają, że stary Jakub sporo jeszcze pieniędzy ma. Posażna panna. I bardzo piękna. Co do urody, to bynajmniej. Owszem, zdaje się, że nadmiar wielka, ale pracowita i z dobrym sercem. Dziadunia pielęgnuje. Przeszłego roku sama nawet kosiła i orała. Wtedy mnie stryj powiedział, żebym jej pomagał, bo starego Jakuba bardzo szanuje. I do tego głowę sobie nabił, że niby ja... Jo! A ten Jakub to z 90 lat ma. I razem z dziadem pana Benedykta na wojnę chodził. Gdzie się znowu wyrywasz? Tajnie pewnie czują. To już tu. Bardzo panu dziękuję i... Chyba trafię. Tędy, prawda? Owszem. A może ja bym panienkę odprowadził do dworu? Żeby jakiś zły pies albo bydle nie nastraszyło. Konie bym tylko zostawił, bo my już właściwie blisko. O tam. No dobrze. Ja. O tu, niedaleko. Sprawa jest, chwała Bogu, podana. I mucha wyniesie to, co pan Korczyński wygra. A ja, Fabianu, powtarzam, że mucha naje się tym, co my od pana Korczyńskiego zyskamy. A czemuż to? Ha! Po cudze nie sięgaj. A jeśli pokaże się, że zagon nie cudzy, tylko nasz? Fabiana adwokat zbałamucił i Fabian wierzy. Jeszcze się taki nie urodził, który by mnie zbałamucił. Do nikogo porazum iść nie muszę i u Anzelma go nie poproszę. Choć Anzelmo jeszcze ta mądrość z głowy nie wywietrzała, co jej kiedyś od wielkich panów nabrał. Niechaj mnie Fabian wielkimi panami oczu nie wypieka. Ja ich 20 lat nie widziałem. I do śmierci pewno nie zobaczę. Bardzo ładnie tutaj. Śliczna zagroda ta pańska. Stryja Anzelma i moja. Jeśli panienka łaskawa, bardzo proszę. Stryj będzie bardzo kontent. Proszę bardzo. Proszę. Ja. Stryju, to panna Justyna z Korczyna. Niech stryj idzie przywitać się, proszę. Z Korczyna? Na co? Po co? Dla jakiej przyczyny? Spocząć przyszła. Kiedy ją tu przywiodłeś, to idźże do niej sam. Cóż ja? Konie muszę wyprząc. Stryju, mój mileńki, rodzony. Proszę. Jestem Anzelm Bohaterowicz. Przepraszam, że w czapce ostanę, ale taką mam głowę, która lęka się przeziębienia. Zobaczyć chciałam z bliska. Pięknie tu, naprawdę. Bardzo dziękuję. A pan Jan uprzejmie zapraszał. Proszę siednąć. Dziękuję. Przepraszam, może przeszkadzam? Już i nie spodziewałem się takiej promocji, ażeby kto z Korczyna moją ubogą chatę nawiedził. A jakże miewa się
panna Marta Korczyńska. Często przyjaźnie o panu wspomina. Być nie może. Pani tylko tak z łaski swojej. Tyle lat. W kościele ją niekiedy widuję. Zmieniła się. Wujowi Benedyktowi pomaga i ciężko pracuje. A lękała się pracy. O ty wszystko jedno pracować wypadło. Poranek widział kwitnącą, a wieczór babą obaczył. Pan chorował? A kto mówił? Pan Korczyński nie poznał przecie. Nie poznał. A, to tam takie. Do mnie mały. Sad. Świron. Z naszego własnego starania. Wszystko to jest doczesność i znikomość. Nie na takie roboty człowiek patrzył, a w niwecz poszły. Nie takimi nadziejami karmił się, a najadł się trucizny. Wszystko na tym świecie jak woda przepływa, jak liść na drzewie żółknie. A teraz... Teraz człowiek prawie pogodzony ze wszystkim i cieszy się, że chociaż tego sadu doczekał. Gniazdo nasze. Wszystko nasze. I dla tej przyczyny my się tego trzymamy zębami i pazurami. Wuj Benedykt też. Korczyna jak gniazda pilnuje. Wiem. To Antolka, przyrodnia Janka. Kobiecej ręki każdy dom potrzebuje. Dzień dobry państwu. Wszystkim państwu dzień dobry. Przyszłam wody pożyczyć. A w co wody nabierzesz? W garść? Bardzo słusznie. W garść nie nabiorę, bo chciałam tylko panienkę z Korczyna zobaczyć. To Elżunia Bohaturowiczówna. Najpuściejsza panna w całej okolicy. Bardzo słusznie. I pan Andzen pewno nie był taki smętny, kiedy był młody. Zaręczony jednak panience troszkę powagi przystoi. Ale Żunia, ty tu czego? Czy tobie roboty w chacie nie stało? Niechże i mnie będzie wolno przywitać Anselmowego gościa. Dawne to już czasy, kiedy w nasze ubogie progi wstępowały takie znakomite nogi. A cóż by to było, gdyby pan Korczyński zobaczył, że jego siostrzenica znajduje się w samym gnieździe jego największych wrogów. My nikomu wrogami nie jesteśmy. Co Fabianu tak język świerzbi, że przyszedł tu o takich rzeczach gadać? Czy Anselm żadnego żalu do pana Korczyńskiego w sercu nie chowa? Czy Anselm nie pamięta, że złodziejami nas nazwał? Co ja o panu Korczyńskim pamiętam, tego Fabian ze swoimi synami na plecach by nie poniósł. Niech pan Korczyński żyje zdrów długie lata. Ja jemu przekleństwa nie posyłam. I nigdy nie poślę. Anselm zawsze taki, jakby wczorajszego dnia z panem Bogiem gadał. Ale ja nie zlęknę się przed własną siostrzenicą pana Korczyńskiego powiedzieć, że do procesu o pastwisko ja namawiałem i ja adwokata znalazłem, bo do śmierci jemu nie daruję. Niech pan Fabian upamięta się. A cóż to? Mówić nie wolno? Niech pan Fabian do upamiętania przyjdzie. Jest panienka. A co ja takiego powiedziałem? Głupstwo cię znagadał i lepiej już chodźmy. Jeżeli co naplotło mi się w gębie, to przepraszam. Do widzenia wszystkim państwu. Nagadał głupstw. Jeszcze raz prosimy ze stryjem, żeby pani raczyła nie gniewać się na nas. Wygon nigdy nie był nasz i święcie do pana Korczyńskiego przynależy. Fabian to gorączka. Raptus. Niech pani wybaczy. I dobre wspomnienie zachowa.
Tu prosta droga do Korczyna. A nam trzeba tam krzyż kończyć. Była pani tam kiedy u Jana i Cecylii? Nie. Pewnie, pewnie. Co państwa takie rzeczy obchodzić mogą? Weźcie mnie z sobą. A dla jakiej przyczyny? Owszem, proszę. Stryj wie wszystko o Janie i Cecylii. Opowie, prawda, stryju? Czasu mało. Źle będzie, jeżeli do jesiennej pory krzyża nie skończymy. Na nas przypadło postawić nowy, bo Jan i Cecylia to nasi przodkowie. Przybyli tu kilkaset lat temu i w głuchym Boże założyli osadę. A bór ten sam, te same drzewa. Pobudowali młyny, ule, las wykarczowali i w trzyzne pola zamienili, ojczyźnie bogactwa przymnażając. A kiedy król Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów, polował w pobliskiej Kniei i zobaczył to w dostatki i szczęśliwości bogate ludzkie siedlisko, nadał potomkom Jana i Cecylii klejnot szlachecki, pomian i nazwisko Bohatyrowicze, jako po bohatersku puszczę zawojowali, nie krwią i mieczem, ale pracą i potem. O taki nasz tutaj zaczątek. I oto dla jakiej przyczyny my na tej ziemi siedzimy, choć szlachectwo pradziadów zdjęte z nas zostało. Ale oto bynajmniej. Wszyscy my kołki z jednego płota. Chłopami być czy panami to za jedno, ale w bydło obrócić się to smętnie i tęskno. Ot i koniec. Dziękuję. Dobra, dobra, dobra. A kto tu przyjdzie? Albo przyjedzie? Pomyśli sobie, złączona para leży w tym grobie. Pan Dubrodzi może być spokojny. To migrena. Dziękuję. To migrena. Dziękuję. Dziękuję, panie doktorze. Podjeżdżaj, podjeżdżaj. Ta mikstura, którą dałem, to pomoc. Zupełnie pomoc. Dziękuję. Dobranoc, panie. Ciociu, otwórz! Ja ci śliczne pantofelki wyszyję. Tylko otwórz, ciociu, kochana. Co tu się dzieje, Jaroniu? Justysiu, czy doktor już odjechał? Tak, przed chwilą, ale co ty tam robisz? Musiałam zamknąć się w spiżarni. Bo ci się boi pana doktora, to dlatego. Aha. Robaczku, daj mi spokój z twoim panem doktorem. Idź. A to co, skąd ty wracasz? Gdzie byłaś? Niech ciocia zgadnie. W Bohatyrowiczach. Tak. Po coś tam chodziła? Ścieżka mnie zaprowadziła. Ścieżka. Sama zrywałaś te kwiaty? Nie. Dał mi je Jan Bohatyrowicz. Wspaniale pachną. Przyniosę im wody. Justyno! Co, ciociu? Czy ty myślisz, moja panno, że jednym ludziom Pan Bóg daje serce, a drugim kamienie? U ciebie serce, bo ty panienka ze dworu, a u niego kamień, bo to chłop, tak? Pobaw się, kamuszkiem, pobaw. Z nudy, z melancholii? Czy ja wiem, żeście z czego? Tymczasem, póki niebo znowu jakiego panicza nie ześlę.
Dlaczego tak do mnie mówisz? I na jakiego to ja panicza czekam? A chociażby na tego wybladłego Różyca. Widziałam, jak na ciebie patrzy, dobrze widziałam. Ty chyba też ślepa nie jesteś. Ciociu. Wielki Boże, Teofil! Ruziu, Ruziu! Zabieraj to i wynoś stąd, szybko! Dobrze, proszę pani! Jezus Maria! Ach. Prędko! Zabieraj to, szybko! Tak, proszę pani, już. Wynoś to, szybko! Witam. Och, doprawdy, co za niespodzianka. Witam cię serdecznie, kuzynie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Wreszcie konfiturów moich spróbujesz. Ach, mnie również ogromnie jest miło, że cię widzę, kuzynko. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ależ skąd? Proszę, proszę bardzo, proszę do środka. Jak to dobrze, że jesteś właśnie taką, Marynią. Jaką? Inną od tych wszystkich kobiet, które znałem w Paryżu czy w Wiedniu. Lubisz rozmaitość, kuzynku? Lubię, lubię. Choruję już od tych ciągłych marcepanów i z uwielbieniem patrzę w stronę razowego chleba. Obejrzałeś już swoje majątki? Och, sama myśl o tym przeprawia mnie o rozpacz. Ja nie mogę znieść tych wszystkich rachunków, tych ekonomów czy rządców. Przymuś się trochę. Nie potrafię, a poza tym moja apatia... I apatię przezwyciężyć można, bo to zwyczajna fanaberia. Mylisz się, moja kuzynko. To jest poważna i ciężka choroba. Chociaż ostatnio znalazłem coś, co... Zaczęło trochę mnie podniecać. Cóż to takiego? O, ty jesz dobrze. Ja? Tak, wspomniałem ci o tym na imieninach pani Emilii w Korczynie. Justyn? Panna Orzelska. Bardzo mi się podoba. Dam ci trochę konfiturów, Teosiu. Mówiłeś, że je lubisz. A może zjesz malin z cukrem? Ruzia! Ruzia! Malin przynieś, a chyżo! A toż co? A pójdziesz? Asio! Asio! A weszła! Asio! 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 Ruziu! Pomóż, a chyżo! Dobrze, proszę pani! Ach, już, Boże święty! O, to jest dopiero... No gdzie ty tam wlazło? O Jezu, kochany! Boże, ściu! Ściu! Paszko. Wszystko tu na mojej głowie, Teosiu, więc trudno dopilnować porządku. Wybacz mi, chodź na werandę, tam jest czyste powietrze. Nie myśl, że narzekam. Bolesław po prostu nie ma głowy do gospodarstwa, więc muszę sobie radzić sama. Ależ widzę i podziwiam. Mówiliśmy jednak o czymś innym, kuzynko. O pannie Orzelskiej. To dla ciebie taki ciekawy temat, ta dziewczyna? Zostaw ją w spokoju, Teosiu. Przystojna, to prawda. Ale tysiąc piękniejszych widziałeś pewno w tych swoich Londynach, Paryżach, Wiedniach. Więc czego od niej chcesz? Kokietką nie jest. Otóż to.
Szczególnie od tej swojej historii z Zygmuntem Korczyńskim zrobiła się bardzo poważna. Nie stroi się, nie lubi bawić. Otóż to. A wy tam przecież w wielkim świecie do innych przywykliście kobiet. Dla innych głowy traciliście. Masz słuszność, kuzynko, ale zapominasz o jednym. O czym? Że podobne tobie kryształowe osoby zupełnie się na takich sprawach nie znają. My tylko nic po nie wiemy dobrze, dlaczego do tej lub innej kobiety czujemy pociąg. Mamy ten instynkt, że z tą właśnie kobietą, a nie inną, wychylić możemy prawdziwy kielich rozkoszy. Teosiu! Chyba się nie zarumienisz. Jakież wy tutaj w tym dziwnym kraju jesteście? Staroświeckie. Otóż to. Nic nie szkodzi. Nawet takiej staroświeckiej kobiecie możesz powiedzieć wszystko. To znaczy? Czego chcesz od Justyny? Masz słuszność, mówiąc, że wiele piękniejszych znałem na świecie, ale w oczach panny Justyny, w jej ruchach jest coś takiego. Ty tego nie możesz zrozumieć, ale panna Użelska ma, upewniam cię, wiele temperamentu. Passą, i cóż dalej? Dalej jest to, że szczebiotek, histeryczek, prawdziwych i udawanych hrabin miałem już dosyć. Nadto toujours de perdri nigdy nie było moją dewizą. Dla zmiany, widać, zacząłem przepadać za zdrowiem ciała i duszy. A taką jest właśnie panna Użelska. Tylko że szturmem się jej nie weźmie. Teofilu. Ona jest lekarstwem na moją apatię. Czuję, że kiedy patrzę na nią, kiedy jestem blisko niej, moja apatia znika. Czy ty mnie rozumiesz, Maryniu? Rozumiem. Dlatego dam ci pewną radę. Tak. Jeśli przy Justynie znika twoja fatalna apatia, to ożeń się. Co? Co ty powiedziałaś? Ożeń się z panną Ożelską. Wyborny pomysł, kuzynko. Znakomity. Świadczy o dobroci twojego serca i o całkowitej nieznajomości świata. W takich amfibiach jak panna Ożelska można się kochać do szaleństwa, ale żenić się z nimi, impossible. Amfibia? Kobietę do żaby przyrównujesz? Nie no, Maryniu, sama pomyśl. Przecież ona zupełnie nie wiedzieć kto. Urodzona i nieurodzona, wychowana i niewychowana, uboga i nieuboga. Przecież gdybym ją przedstawił mojej księżnej ciotce, to ta dostałaby śmiertelnego ataku spazmu. A poza tym francuszczyzna panny Ożelskiej jest entre nous nieco kulawa. Toż bym dopiero sobie i światu zrobił niespodziankę. Nie, to niepodobieństwo. Po cóż więc jeździsz do Korczyna? Bo mnie samego ta niespodziewana dla mnie sympatia ożywia i podnieca. Zjawiła się doprawdy w ostatniej chwili, kiedy już wątpić poczynało o wszelkich urokach życia. A jakiż z tego koniec? O, droga kuzynko, za mało jestem filozofem, abym myślał o końcu każdej rzeczy. Adwiązek i pora. I chwila rozkoszy nie jest do pogardzenia. Nic z tego nie będzie, drogi Teosiu. Justyna nie da się zbałamucić. Jesteś tego pewna? Najpewniejsza. Będę cię namawiała do ożenku. I namówię. C'est que la femme veut. Dieu le veut. Panie, wy mnie wszyscy do ruiny doprowadzicie. Takem się zmęczył, moja Emilciu, że trochę odpocząć przy tobie muszę. Ja także czuję się bardzo zmęczona upałem. Ale co tam upał? Fizyczną przykrość każdy znieść może. Byle tylko był spokój. A cóż cię znowu tak niepokoi? No zawsze mnie o to pytasz. Ja ci opowiadam i potem pytasz znowu. Tak.
Niezdolna jestem do zapamiętania i zrozumienia wszystkich twoich kłopotów. A jednak rzeczy te są zrozumiałe i do zapamiętania łatwe. Chora jestem. Sama w domu. Jak pustelnica. A bodaj, żeby lepiej żyć na pustyni niż w okolicznościach takich, z którymi ja się ciągle ubijać muszę. A przecież człowiek nie urodził się na tyrana i ludożerce. No co mam robić? No co mam robić? Jak mi chłopi las rąbią, zboże spasają, w pastwiska włażą. Tu załatasz, tam dziura, tu zaszyjesz, tam się rozporzę. Ach, chciałbym móc czasem odetchnąć swobodnie i nie martwić się, że wam wszystkim kiedykolwiek chleba zabraknie. Chleb, chleb, chleb. Ty bez perfumitych swoich szlafroczków obejść się nie możesz, a tak ironicznie mówisz o chlebie? Ja obchodzę się bez wielu rzeczy, które są tym dla duszy, czym chleb dla ciała. Dlaczego ty, Emilciu, bywasz od jakiegoś czasu dla mnie tak obojętną? Czy masz mi co do wyrzucenia? Zmieniłeś się, Benedykcie. Zanurzyłeś się w samych interesach materialnych, a wyrzekłeś się wszelkiego piękna, poezji. Ano dobrze. Więc oboje zanurzać się będziemy w poezji, a tymczasem bank lub lichwiarze sprzedadzą nam Korczyn i pójdziemy z dziećmi w świat, o kiju. Nie rozumiemy się, Benedykcie. Zrozumieć się już nie zdołamy. Każde z nas ma już teraz świat osobny. Prawdę powiedziałaś. Zapewne się już nigdy nie zrozumiemy. Cóż robić, niech jeszcze i to, niech jeszcze i to. Chciałem już tu dawniej przyjść, ale bałem się, bo ludzie mówili, że pan... Żem dziwak. Właśnie. I odludek, tak? Zasmęciłem się raz w życiu moim tak, że na zawsze już smętną stałem, to i prawda. Oryle. Oryle. Dwa lata ich nie widziałem. Czy Witoldu ciężko w tej szkole? Nie. Ale chciałbym już ją skończyć i wziąć się do roboty. Tu jest dużo do pracy. O, chociażby z tą wodą, co ją kobiety z rzeki dźwigają. Słyszałem od ludzi, że pan radzi wykopanie wspólne kilku studzien i zbudowanie młyna, żeby na żarnach mleć już potrzeby nie było. I tak pomyślałem, dobre to rady. Tylko skąd się wzięły u syna pana Korczyńskiego, który dla naszych spraw tak jest obojętny, jakby nas na świecie nie było. Niech pan przede mną nic nie mówi przeciwko ojcu, bo ojca mojego, bo ojciec dla mnie to... A zresztą... O wybaczenie, proszę. Ale pana Korczyńskiego innego znałem. Nie taki był kiedyś. I brata jego, Andrzeja, stryja pańskiego. Już się go nie wspomina. Jednym słowem nawet. Witoldu, widzę wstydno i przykro, a przecie nie znał pan Andrzeja, bo Witolda wtedy na świecie nie było. Nie wie Witold, jak to ze wszystkim było inaczej, jaka spójność była pomiędzy ludźmi, jakie zbratanie, plany, zamiary, a teraz, teraz pochmurność na nas zeszła. Jesteśmy jak ten groch rozsypany, każde ziarnko osobno się toczy i po osobno gnije, plonu nie wydając. Pan zwątpił we wszelkie dobro, panie Anzelmie?
Każda rzecz przed oczami upływa, jak ci oryle z tratwami, jak liść zwiędnięty żółkniem. I tylko czasami, kiedy na mojego Janka patrzę, a teraz i na Witolda. To co wtedy? To tak myślę, że jak młoda latorośl nowy las zwiastuje, tak i wy podejmiecie pracę, co przerwana została. Podejmiemy. Najpierw tam, gdzie jest najwięcej zaniedbania, gdzie krzywdy ludzkie najwięcej. Lud w poniżeniu żyje, nie korzysta z owocu swojego trudu. Ale zmienimy to, panie Anselmie. Połączymy się w jedno z naszym ludem. Tylko wtedy staniemy się narodem zdolnym do walki. Nie spodziewałem się drugi raz takich słów słyszeć. Podobny do stryja Chrysta, jaki podobny. A wie pan, jak to się jeszcze nazywa? Męska stałość. Albo niewieścia płochość. Pani doprawdy jutro popłynie na kurhan? Bo to trochę i wstyd, że pani nigdy tam nie była. Popłynę. Jeżeli tylko pogoda dopisze. Dobrze byłoby wypłynąć wcześniej rano, kiedy nie jest jeszcze gorąco. Czy pani mogła wystać troszkę wcześniej i przyjść nad rzekę Koziowiątej? To nie będzie takie proste. No ale spróbuję. Znalazłszy się przed królem, zrobiłam dyk aż do ziemi głęboki. I długo nie śmiałam spojrzeć na tyle uwielbiane oblicze wielkiego Ludwika. Ale uśmiech króla słońce powiedział mi, że na niebie jego dworu wkrótce gwiazdą pierwszej wielkości zostanę. Doświadczałam boskich uczuć. Myślałam, że wstępuję do raju w wielkości, blasku, elegancji i rozkoszy. Czy możesz sobie wystawić podobnie piękną, podobnie promienną egzystencję niż tej margrabiny? Ach, takiego życia nawet wyobrazić sobie niepodobna. Być gwiazdą pierwszej wielkości. Na dworze takiego króla. Bawić się. Jaśnieć. Być kochaną. O tak. I przez kogóż? Przez margrabiego de Creki? Jakąż musiała być miłość tych pięknych, wykwintnych i poetycznych ludzi. Wśród nich nawet ja byłam zdrową, wesołą. Mogłabym tańczyć, żyć. Jak nierówno pomiędzy ludzi rozdzielone jest szczęście. A, to ty. Przyszedłem powiedzieć ci dobranoc. Mam nadzieję, że będziesz miała noc spokojną. Czy Witold był już u ciebie? Jeszcze nie. No tak. No nic nie mówi, znika na całe dnie. A to nie jest w porządku. Marta coś mówiła, że miał iść na ryby. Albo do jakiegoś Anselma? Błazen. Z rybakami po niem nie pływa. Chodzi do chłopów, a w domu go nigdy nie ma. Przy mnie nigdy jak dawniej to tamto ten tego ten. Może i jego przestałeś rozumieć. Jak mnie. Ja przestałem rozumieć mojego syna? No co ty, Emilio? Pójdę do koni, może tam jest. Dobranoc. 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 Justysia też wybierała się do Bohatyrowicz? Zupełnie nie wiem po co. A chciałabyś wiedzieć? Czytaj dalej, Tereniu. Wszyscy oczy swe mieli utkwione we mnie. I we wszystkich tych oczach wyraźnie wyczytałam podziw i uwielbienie. Jeszcze na ludzkie języki się dostanie. Kto? Książę Montmorency czy hrabina? Nasza Justysia. A przecież pan Różyc. Co pan Różyc? Może i dla Justysi przyjeżdżę do Korczyna. Bo tak na nią patrzę.
Tak patrzy. Pan Różyc? Dla Justysi? Paradna jesteś moja, Tereniu. Dla Justysi. No czytaj, czytaj. Wygodnie? Wybornie. Pięknie tutaj. Pani nigdy nie była na Niemnie? Nie. No to niepodobna. Mieszkać tutaj i nie znać rzeki. Teraz to ja tak myślę. I tym bardziej jestem panu wdzięczna. Pani mnie? To ja jestem wdzięczny. Bo przecież, bo ja... No bo... O, a tam za tymi drzewami zaraz będą piaski, a stamtąd już tylko dwie wiorsty do mogiły. Proszę spojrzeć. Dla mojej pamięci to bardzo ważne miejsce. Tutaj ostatni raz ojca swego widziałem. Wszystko zostało przed moimi oczami. Tak. Zostało na zawsze. Ludzie zbierali się nad rzeką, którą Kra płynęła, a dzień był mroźny. Matka mnie też ze sobą zabrała. Ósmy rok już mi szedł. Wszystko zapamiętałem. I panią Andrzejową Korczyńską, jak stała tu pomiędzy nami, jakbyśmy wszyscy stanem byli równi. Bo pod ten czas takie zrównanie nastało, że czy chłop, czy pan, to jedno było. Wszyscy przeprawiali się przez rzekę. I zapamiętałem też pannę Martę. Jak ryngraf stryjowi Anselmowi na szyi wieszała. Długo na siebie patrzyli. A potem, kiedy stryj Anselm z ojcem moim do nas podeszli żegnać się, to ojciec cisnął mnie do siebie tak mocno, że aż bolał. Mało tysiąc razy nie pocałował. Zbierało, ale nie chciałem, żeby ojciec widział te łzy. Wreszcie konni ruszyli, a za nimi kosynierzy poszli. Tak. Tak było. No i w tym lesie z oczu moich zniknęli. A potem? Co było potem? Całą zimę walczyli. Przez wiosnę do lata i jesień. Czasem wiadomość jakaś przyszła. Żyd list przywiózł do Korczyna. A czasem strzały się do nas donosiły aż zza rzeki. A później? Od dłuższego czasu. Żadnej wiadomości nie było. Aż nadszedł dzień i w tym lesie ozwały się strzały. Bitwa tu się zaczęła. Ludzie wychodzili z domów, patrzyli. A my z matką przyszliśmy nad rzekę. Staliśmy tam i nasłuchiwaliśmy, chociaż hurkotania i grzmoty umilkły już.
cisza nastała. Straszna cisza. Aż usłyszeli plusk jakiś, a po nim szybkie pluskanie. Ktoś do wody skoczył i płynął ku nam. Matka poznała go, chociaż poczerniały był i zmieniony. Krzyknęła: Anselm, i zaraz: gdzie Jerzy? Jezu, gdzie Jerzy? A stryj dźwignął się z ziemi. Cały uciekał wodą. Chciał coś mówić, ale nie mógł dobyć głosu, więc tylko zachrypiał jakoś. Jerzy, tu. I na pierś sobie pokazał. Potem odsunął mnie od siebie i powiedział: pan Andrzej Korczyński nie żyje. Do Korczyna kazał mi iść, powiedzieć, że zginął w tym lesie. Tu leżą. W tej mogile. Ilu? 40. Wyrazy szacunku i prawdziwej życzliwości. Dziękuję. Chociaż nie rozumiem. Być może już wkrótce będę mógł powiedzieć coś więcej. Jeżeli pan szykuje sobie jakąś nową zabawę, to... Nigdy nie mówiłem poważniej. Pan wybaczy, wujenkę znajdzie pan w buduarze. Teoś Różyc też powiedział: Maria, jamais, impossible, ale po rozmowie z moją żoną już zaczyna się zastanawiać. Gdybym to słyszała od kogoś innego, nie wierzyłabym. Właściciel takiej fortuny, nazwiska, pan Różyc? Po prawdzie to desperat lamentujący nad ruiną swojego zdrowia i zmarnotrawionym życiem. Ale moja żona powiedziała: jeżeli przy Justynie opuszcza cię twoja apatia, to się z nią żeń. Pani wie, jaka Marynia potrafi być bezpośrednia. I śmiała. Za wczoraj pojechała do Wolowszczyzny i bardzo długo z Różycem rozmawiała. I z czym wróciła? Wróciła rozradowana. Bardzo liczy na pani dyskrecję, droga pani Emilio. To zrozumiałe. Rozczarowanie mogłoby być zbyt bolesne. Bo ja jednak sądzę, panie Bolesławie, że do oświadczyn nie dojdzie. Teofil Różyc i Justyna Orzelska. Życzyłabym tak wielkiego szczęścia Justysi. Pomarzyć o nim chyba nie śmiałaby, ale... Nie,
Nie. Takie rzeczy się nie zdarzają. Zatrzymaj. O. Czyje to pola, Józefie? Pana Korczyńskiego? Gdzieżby, jaśnie panie. U pana Korczyńskiego żniwiarka pracuje za 10 ludzi, kosi, a może nawet za 20. Taka zmyślna maszyna. Baby tylko idą za nią i zbierają. Do kogo więc należą te pola? A do nich wszystkich. Do bohaterowiczów. Zawracaj. To nie jedziemy do Korczyna? Zawracaj! Winkują sobie ze mnie, że trzeciego męża mam. A co to moja wina, że mnie Pan Bóg towarzyszów życia zabierał? Kiedy Jerzy? Ojciec Janka zginął, no to wyszłam do Jaśmąta. A, bo co tam umarłym z tego, że żyjącym życie w zasępie ubiega. Ot, jedno schodzi, drugie zachodzi. A ze smętkiem jak z kotłem, ani wełny, ani mleka. A z tym Jaśmątem to Antolkę miałam. A kiedy drugi raz owdowiałam, to wyszłam za Starzyńskiego. Ale on 7 dzieci już miał. Ciasno było, no to musiałam Antolkę Anzelbowi i Jankowi oddać. A Janek... Dobry. Siostrę na rękach nosił. Taki on dobry. A co, Antolka? Może nieprawdę mówię? Prawdę, matko. Drugiego takiego brata nikt nie ma. Słyszy, panienka? Ale koniec tego taki, że pani Starzyńska masz 2 dzieci, a żadnego sama nie wyhodowałaś. Jak kukawka. A co pani Fabianowej do tego? Niech lepiej pilnuje, żeby Jalżunia za mąż wyszła. Bo jeszcze moja Antolka ją przegoni. Bardzo słusznie. Tylko nie zdąży, bo moje zapowiedzi już wyszły i wesele po żniwach. Panienkę przyjdę osobno zaprosić. Mnie? Tak, panienko. Słyszała pani Starzyńska, wesele po żniwach. A paninego Janka kiedy? Na starego kawalera chcesz go wykierować? A może on wzięcia nie ma? Mój Janek? Niech pani Fabianowa patrzy, kto tam kogo goni. Jak panna Dumuntowna na mojego Janka spogląda. Pana Jana, to tylko koń mi doścignąć można i to niełatwo. Bynajmniej udało się jednak. Zobaczymy. Zobaczymy wszakże, jak to będzie, gdy nałożymy snopy. Ano, zobaczymy. Bio! Wiszto! Promocja dla mnie to wielka radość witać panienkę. Nie będę przeszkadzać? No gdzieś. A skądże, panienko? Raźniej mu robota pójdzie. No podawaj. Widzę, że uśmiechnął się, panienkę zobaczywszy, a od rana w zasępie chodził i gęby do nikogo nie otworzył. O, pytać nawet nie muszę, skąd ten zasęp na niego przychodzi, bo wiadomo, 30 mu idzie, a bez kochania żyje. Żenić mu się czas. Bo to widzi panienka, z Jadwiśką Dumuntówną od dzieciństwa lubili się. I stryj Anzelm tylko czeka, żeby ich pobłogosławić. Dziewczyna w sam raz dla niego para. Pracowita, poczciwa, śliczna. Całe gospodarstwo na nią spadnie po dziaduniu. A mówią, że z 5000 rubli warte. Matko. A warte, warte. Jeszcze dziadunio pobłogosławi. Ja pobłogosławię, jak do ołtarza pójdą. Przestańcie, matko. Ech, jaki to wstydliwy zrobił się. O kochani żeniarce nawet wspomnieć nie pozwala. A wszystko jedno, w swoim czasie i tak ożenić mu się przyjdzie. A jak nie? Jeszcze tego nie było, żeby mnie kto do czego przymusił. Życie cię, synku, przemusi, życie. No podawaj, podawaj. Niech panienka wybaczy mojej matce. Rzadko mnie widzi. Nie może o mnie wszystkiego wiedzieć. Ale szczęścia pańskiego pragnie. Święta prawda, panienko. Tylko, że on tego nie rozumie. Tego, co ja, matko, rozumiem, jeszcze powiedzieć nie mogę. Góra,
Jadwiśka do mojego Janka śpiewa. Teraz on powinien się odezwać. Kwiatek na słońcu pipnie lub więdnieje, tak serce do ciebie pali się, to mdleje. O góro, zielony lesie, bo od mrozu pęka lub usycha, tak serce do ciebie śmieje się, to wzdycha. Jak słowik na drzewie zaczyna swe pienie, zasyłam do ciebie serdeczne westchnienie. O góro, zielony lesie! O piękna kalino, prześliczna malino, najdroższy z klejnotów maluba dziewczyno. O góro, zielony lesie! O góro, zielony lesie! Odchodzę od ciebie, tyś zawsze mi w oczach, i w myśli, i w sercu, i we dnie, i w nocy. Pan Jan coś o tym mówił, że będziemy się próbować. To teraz niech pokaże, czy lepiej powozić, żeby śpiewał! Wio! No cóż to panienka taka smętna zrobiła się? Dla jakiej to przyczyny? Właściwie to ja nie wiem, po co tu przyszłam. Co ja tu robię między wami? Stoję i patrzę, jak wszyscy pracują. Poszłabym sobie, ale i w domu nic. Także nic. Tylko o to panience się rozchodzi. No to proszę z nami. Naści, robaczku, spróbuj. Antolka, chodź pokaż panience, jak się to robi. No naści, spróbuj, robaczku. Panienko, ja nie tak. Ja panience pokażę. Proszę, panienka, spróbuję. Już ci lepiej. A widzisz, robaczku, wnet się nauczysz. Tylko gorsecik trzeba zdjąć i kaftanik luźniusieńki założyć. Jakże to? Ano, no, kaftanik taki od luźnieńki, swobodniusieńki. Jak się we trzy z Antolką zaweźmie, to z 10 kop zboża Jankowi łuty nie ma. No, jazda, robaczku. Tatusiu, tatusiu, za skroniec. Wygrzewa się na słońcu. No, no i co, nie boisz się go? Ani trochę. Chodź, pokażę ci go. Chodź. No chodź. Tu gdzieś był, przy kwiatku. No gdzie? No tu. Tu? Nie ma, poszedł sobie. Wąż pełznie, Leoniu, pełznie. On od pe... Uciekł. Powiedz mi, Leoniu, czy ja ciebie też już nie rozumiem? Co, tatusiu? Nic, nic. A to tamto tego, ten Witolda nie widziałaś? Nie wiesz, gdzie jest? Wiem, jest we wsi. Jacice łowi na Niemnie. Jacice? A ze mną? A dla mnie... Nigdy, jak dawniej. Pan Teofil, mamo, chciałby się pożegnać. Już? Miałam nadzieję, że napijemy się herbaty.
Będę zaszczycony, jeśli uczynimy to przy następnej okazji. Pan Teofil się śpieszy, ponieważ wyobraź sobie, mamo, rządca na niego czeka. Zabiera się pan do porządku w swoich majątkach? To bardzo dobrze, to znaczy, że zostaje pan w kraju? Tak, jeśli powiedzie się pewien mój zamysł, będę mógł częściej i dłużej przebywać w Osowcach. Żegnam. Było nam bardzo miło. Mnie również. Żegnam. Pan Różyc staje się nudny. Najpierw hulał z baletnicami. Zygmusiu. Przehulał ponad 500 000 rubli. A teraz zaczyna prawić morały. Tutaj, powiada panie Zygmuncie, tu jest nasze miejsce. A nie jest? Mamo, chociaż ty... Nie nuć, prawda? Jeśli pan Różyc zrozumiał, to może i ty kiedyś pojmiesz. Teofila coś odmieniło. Coś albo ktoś... Ale przejdzie mu to. Na pewno mu przejdzie. Celo nazywa ten swój pokój. A kiedy okno otworzył, o, chleb jadł, to prędko się odżyje. Żeby z fuzji mu nad głową wystrzelić, ani poruszy się, ani przemówi. Żadne krzyczenie, ani proszenie nie pomoże. Taka jakaś duszna choroba go nachodzi. Sam przez się, potem dźwignie się i odżyje. Chodźmy. Chodźmy. Panienko, tak, robaczku, okręcać trzeba i okręcać. No, spróbuj, robaczku, spróbuj. Chodź. Siadł. Ciężko. Ręce niezwyczajne. To proś do izby, proś. Ładnie tu. Bardzo lubię jasne pokoje. Bardzo proszę. Proszę. Ale Żunia Fabianówna chce przyjść i panienkę na wesele prosić. Na pierwszą drużbantkę. A kto będzie pierwszym drużbantem? Kazimierz Jaśmont. Zgodzi się panienka? Naprawdę ja nie wiem. Taka drużbantka jak pani całemu weselu promocji doda. Panienka ze dworu, z samego Korczyna. Ho, ho. Pana Witolda będą prosić. Na, świeżusieńki, słodziuteńki. Jan wczoraj podbierał. A mnie pszczoła urządliła. Czy mi się tylko tak wydało? Czy doprawdy głos panny Justyny usłyszałem? Przez próg nie witam. Przez próg nie witam, niezgoda, jaka mogłaby z tego pomiędzy nami wyniknąć. A ja sobie niezgody z panią nie życzę. Witam pana. Nie życzę. Żniwowała na naszym pulku. Z Jankiem na mogiłę jeździła.
Dobry wieczór wszystkim. O, przy świeżym jodzie państwa zastaję bardzo słusznie. To skosztuj, robaczku, skosztuj. Dziękuję, bynajmniej nie przyszłam w gościny, ale ze sprawą do panienki. Czy Antolka już coś mówiła? A jakże, tylko o twoim narzeczonym zapomniałam. Radość mu na imię. Młodziusieńki, tylko taki malutki. Drobnieńki, ale mileńki. I dobry. Czy panienka zgodzi się być pierwszą drużbanką na moim ślubie? Bardzo proszę, w imieniu swoim i rodziców moich i Franusia. Nowiny. Prawdziwe? Nowiny. Ale suknię musiałabym szyć. Nie wiem, czy zdążę. Kiedy to będzie? Dopiero po omłotach. Jeśli tak, to chętnie. Bardzo słusznie. Dziękuję pięknie panience. Biegnę wszystko ojcu powiedzieć, bo siedzi i wąsy gryzie. Może pójdziemy nad rzekę zobaczyć, jak łapią jacisę. Chodźmy. Zaraz, tylko do koni zajrzę. Po co się łapie te muszki? Żeby rozsypać na polach, dla podniesienia urodzaju. Biedne muszki. A pan Witold? Czy poczekamy na niego? Syn pana Korczyńskiego tutaj. I siostrzenica jego z nami. Nie spodziewałem się już w życiu swoim. Nie spodziewałem się. Witold. A, to ty. Widziałaś może Witolda? Tak, wujku. Z rybakami jacicę łowi. Z rybakami, powiadasz, pływa. Błazen. A w domu nigdy go nie ma. Nigdy. Dobranoc, wuju. Dobranoc. Dobranoc. A, jesteś wreszcie. O północy panienka ze spacerów wraca. Winszuję, ale nie zazdroszczę. Myślałam, że ciocia już śpi. I dlatego tak się skradałaś. Pewnie, że mnie lepiej w łóżku leżeć, bo stara. A tobie spacerować, boś młoda. Miotły żadnej z sobą nie przyniosłaś? Wieczna historia. Co robiłaś? Widziałam, jak się stroiłaś i przed lustrem loczki układałaś. Byłam pewna, że spodziewasz się wizyty bogatego konkurenta. A ty na cały wieczór zginęłaś. Gdzie byłaś? Znowu tam? Dwóm bogom służyć nie można. Po chłopskie miotły chodząc, królewicza możesz stracić. Dlaczego tak do mnie mówisz, ciociu? Kierowa przyjechała. 2 godziny przesiedziała. Gdzie jesteś, pytała, co robisz, czyś powyselała, czy dalej taka sama? O Zygmunta Korczyńskiego nawet natrąciła. O Zygmunta? Tak, tak. Bo na swatkę się wykierowała i chciała wiedzieć, czy jeszcze o nie myślisz. A ja... Ciotko... Nie przerywaj. A ja powiedziałam, że ten ciamajda dawno ci wywietrzał z głowy. Więc zaraz zaczęła o swoim kuzynku Różycu gadać. Jakie mu jeszcze majątki zostały, jaki on dobry, ale nieszczęśliwy i że pragnęłaby, aby się ożenił i w Owczyźnie osiadł. Bo to jedno mogłoby go jeszcze uratować. No i tak w kółko, Macieju. Ciągle pytała, gdzie ty jesteś. No to mogła ciotka powiedzieć. A po co? Kirłowa chce swojego kuzyna od baletnic zagranicznych i bankructwa wyratować. Ciebie na Wołowszczyźnie osadzić, więc niech ratuje i osadza. Mnie? Och, po co pytasz, skoro wiesz? No, teraz możesz się położyć i o panowaniu w pałacu marzyć. No, nie cieszysz się?
No mów. Wzięło cię jednak. A ty, ciociu? Czemu ty nie chciałaś wyjść za niego? Ja? O kim ty mówisz? O Anselmie Bohaterowiczu. A cóż ja? Jego żoną? Czy on... On sam ci to mówił? Wspominał mnie? Wspominał. Co ci mówił? Mówił o waszej młodości. Dlaczego, ciociu? Dlaczego mu odmówiłaś? Chcesz wiedzieć? Mhm. Przez ciekawość, dlaczego panna kawalerowi harbuza dała. Pewnie myślisz, że o czymś ciekawym posłyszysz. O przeszkodach, tragediach. Pan Anselm powiedział, że pracy się bałaś. To dobrze, że tylko tyle wie. Bo ja Justysiu jeszcze bardziej niż pracy na roli. Bałam się ludzkiego śmiechu. Jak to? Śmiechu? Tak, tego najbardziej. Dopóki tu się gotowało, wszyscy biegali z pozapalanymi głowami. Wszyscy mówili o równości. Obejmowali się i ściskali. Pan chłopa w karecie woził i prosił: kochaj ty mnie chociaż trochę, nazwaj po imieniu. Ale kiedy pożar zgasł i w krwi się utopił, na zgliszczach jak dawniej pojawiły się góry i doliny. I znowu pan był osobno i chłop osobno. I każdy, kto na mnie popatrzył, mówił: to ślicznego konkurenta Marteczka sobie znalazła. On własnoręcznie gnój na pole wywozi. Musi od tego bardzo śmierdzieć. Czy panna Marta lubi takie perfumy? Paliłam się ze wstydu. W nocy płakałam i tęskniłam. A w dzień zapierałam się. I sama Anselma wyśmiewałam przed ludźmi. Jeden tylko Benedykt nie drwił. Bo nie tak prędko jak inni zapomniał, że jego brat Andrzej do jednej mogiły położył się z bratem Anselma. Wiesz, ciociu, byłam tam, widziałam mogiłę. Z nimi? Z Anselmem? Z Janem. Pan Anselm nie czuł się dobrze. Biedak. A może ty, ciotko, biedniejsza jesteś? Ja? Nie. Ja kontenta jestem. Sława i honor mnie się należy za to, że krów nie doiłam, że nie żełam, że wyratowałam się od wstydu i śmiechu ludzkiego. Wieczny honor. Ty, ciociu, naprawdę chora jesteś. A może dałabyś się zbadać i zaczęła leczyć, co? Daj mi spokój z tymi doktorami. Kładź się spać, dobranoc. Dobranoc.
Dzień dobry, pani. Dlaczego pani dzisiaj taka smutna? Czy dlatego, że ktoś malować już pani nie chce, że jest bardzo niedobry? On doskonale wie, że pani go kocha, tylko pani nie wie, czy nadal jest kochaną. O nie. Ktoś jest po prostu trochę kapryśny, trochę znudzony, a co do serca, to bije ono tak samo, a może nawet goręcej dla niego, tylko dla niego. Przeszkadzasz mi, Klociu. Przemówiłeś? Wiesz, że zawsze mi miło, gdy jesteś przy mnie blisko. Co czytasz? Wiersze Leopardiego. A ty? Co przyniosłaś? To Alfred Missel. Z twojej biblioteczki, a właśnie przywieziono go z Korczyna. Skąd się tam wziął? Pożyczyłem go stryjence albo pannie Teresie. A może komuś innemu? Tak, pannie Marcie. Jeśli chcesz czytać, weź sobie coś. Czy słyszałeś? Panną Orzelską ktoś bardzo się interesuje. Podobno będzie się oświadczał. Kto? Pan Różyc. Kolidy, Różyc nigdy się nie ożeni. A tym bardziej z Justyną. Owszem. Pan Kirło mówił mi, że jego żona pracuje nad skojarzeniem tego małżeństwa. A zdecydowanie się pana Różyca jest tylko kwestią czasu. El de la chance, c'est horrendu tu. Impossible. Różyc tu był godzinę temu i nic nie mówił. Tobie miał powiedzieć? Tobie? Słucham. Zaprzęgać konie. Tak jest. Wyjeżdżasz? Muszę. Dokąd? Do Korczyna. Zygmusiu. Que veux-tu, cher enfant? Proszę cię. Nie jedź, proszę cię. Dlaczego? Mam interes do stryja Benedykta. To zabierz mnie ze sobą. Po co? Będziemy mówić o gospodarstwie, to nudne. Ty? O gospodarstwie? Zostań, proszę cię. Nie dochodzą, ne pas, ma mignon. Przecież wrócę. Do niej pojechał. Do niej. Do niej, do niej, do niej, do niej! Dokąd pan Zygmunt pojechał? Do Korczyna, proszę jaśnie pani. Jak powróci, powiedz, żeby zaraz przyszedł do mnie. Tak jest, proszę jaśnie pani. Dzień dobry. Czy coś się stało, Zygmuncie? Nic, stryju. Przejeżdżałem i postanowiłem wstąpić. A to świetnie zrobiłeś, bo mam dobry dzień. Hmm? A właśnie dostałem list od adwokata, który prowadzi proces z bohaterowiczami. O co, stryju? Jak to o co? Ja o szkody, oni o pastwiska. Przegrali z Kretesem i będą mi musieli zapłacić 1000 rubli. O, to dla nich chyba duża suma. No, a dla mnie nie? Jeżeli nie będą mieli pieniędzy, ja licytować zacznę. Krowy, konie. Niech mają nauczkę i po cudzenie sięgają. Właśnie piszę do sądu w tej sprawie. To ja chyba stryjowi przeszkadzam. Wieczorem poczta z miasteczka odchodzi. Umyślnego z listem pchnąć muszę. Mhm. Idź do kobiet, a jak skończę, to sobie pogadamy. Co cię do mnie sprowadza? Niegościnna. Nie prosisz, żebym usiadł? Proszę, siadaj. Całkiem zręczny pejzażyk. (Śmiech)
I przyjechałeś specjalnie z Osowiec, żeby mi to powiedzieć? Tak. A ponadto chciałbym ci zadać jeszcze jedno pytanie. Słucham. Doszło do mnie. Mówiono mi, że Teofil Różyc stara się o twoją rękę. Czy gdyby ci się oświadczył, wyjdziesz za niego? Jakie masz prawo, kuzynie, do zadawania mi takich pytań? Nie rozumiesz? Czy udajesz? To prawo miłości. Już zapomniałaś? Wyjdź. Zygmuncie, bardzo cię proszę, wyjdź. Każesz mi wyjść, ponieważ się boisz. Siebie samej. Bo mnie nie masz się powodu lękać. Pragnę jedynie, żebyś zwróciła mi swą przyjaźń i ufność. Niczego więcej nie zażądam. Niczego. Jesteś wspaniałomyślny, kuzynie. Ale ja nie boję się ani siebie, ani ciebie. Bo wszystko między nami już wygasło. Nie wierzę. Kochałaś mnie. Kochałam. Jeszcze wtedy, kiedy wróciłeś z zagranicy. Żonaty już. I uciekałam, kiedy wróciłeś do Korczyna. Powiedziałam, że wszystko wraca. Justyna. A potem były imieniny ciocie Emilii. Zbliżyłeś się do mnie, a ja zobaczyłam łzy w oczach twojej żony. Co mi złego uczyniła ta kobieta, aby miała przeze mnie płakać? Ja nie chcę, aby ktokolwiek przede mnie płakał. Klotylda, ją można uszczęśliwić jednym gestem. Jednym słowem, zostaw to mnie. Ja nie rozumiem. Czyżbyś proponował mi miejsce w trójkącie? Nie nazywaj tego tak. Widzisz, wydaje mi się, że wszystko we mnie umarło. Nie mam żadnego bodźca do życia. Nie mogę tworzyć. Zamieszkaj w Osowcach jako siostra mojej samotności, jako moja muza. Będziemy tam razem, zawsze razem, nierozłączni. Wyjści od brudnego, podejrzliwego świata. W Osowcach? Co ty mi proponujesz, Zygmuncie? Jak śmiesz? Jakim prawem? Prawem miłości. Ona wszystko uświęca. Miej nazwę. I kończmy już tę rozmowę. Gdybym cię jeszcze kochała, przestałabym w tej chwili po twojej propozycji. Wolisz wołowszczyznę? Wolisz pana Różyca i le bohestiego milionu? Być może. I wyjdź wreszcie. No, wyjdź. Mama życzyła sobie widzieć się ze mną. Czy coś się stało? Była u mnie Klotylda. Zrobiłeś jej wielką przykrość wyjazdem do Korczyna. Musiałem porozmawiać ze stryjem Benedyktem. A w drodze powrotnej powziąłem pewne postanowienie. Niezmiernie ważne postanowienie. Ja tu schnę, mamo. Przez ciebie. Przeze mnie? Tak. Wychowywałaś mnie w kulcie rzeczy wzniosłych i pięknych. Przygotowałaś do zadań niepospolitych. Wysłałaś wielki świat, a teraz? Co teraz? Mówiłem. Schnę tutaj, duszę się. Jest niepodobieństwem, abym po takim wychowaniu, w przeszłości, studiach, podróżach, został na zawsze przykuty do tego kawałka ziemi, do tych stajen, obór. Kesterze? Do okropnego rządcy, który mi ciągle klekocze o gospodarstwie. Do tych sąsiadów pospolitych. Wszyscy tutaj zabiedzeni jacyś, skłopotani, zalęknieni. Wszyscy ciągle po czymś albo po kimś płaczą. Coś wspominają. Stąd posępność, przygnębienie płynie. Kim mon la gorsz? I dławi mnie, jak globus dławi tę biedną stryjenkę Emilię. A tam nawet niebo jest inne. I ludzie, pogodni, weseli. Tam to znaczy gdzie? Za granicą. W Europie.
Uciekajmy stąd, mamo. Sprzedajmy osowce i wyjedźmy. Nigdy się na to nie zgodzę. Nigdy. Dlaczego? Mamo, dlaczego? Dlatego właśnie, o czym mówiłeś. Że każdy tutaj kogoś lub coś wspomina. Ja również. Ależ to jest krańcowy idealizm. Skazywać się na wieczny smutek. Jeszcze innych pociągać za sobą. Przecież ty również jesteś idealistą. Naturalnie. Mój jednak idealizm to wiara w sztukę. A mamy w przeszłość. Nie wyrzeknę się jej. I nie musisz. Nie wyrzekaj się. Ale wyjedźmy stąd, bo tu w tej pospolitości każdy idealizm przemienić się musi w zgorzknienie, w prostrację. Ja zginę, mamo, w tym ponurym kraju. Wyjedźmy. Tu jest moje i twoje miejsce. Tu jest twój dom. Przywiozłeś do niego żonę i tu powinny się rodzić wasze dzieci. Boże, żona. Dzieci. Nie rozumiem cię, Zygmusiu. Czyżbyś nie kochał Klotyldy? Ależ owszem, owszem. Mam do niej przywiązanie. Ale nie wystarcza mi ona. Nie dorosła do moich duchowych potrzeb. I ta jej wieczna czułość, paplanina. Podejdź tu, synku. I usiądź. I powiedz mi tak szczerze, jak tylko matce powiedzieć można. Kochasz inną. Ależ mamo. Jeszcze nie zaprzeczaj, bo być może oboje popełniliśmy wielki błąd. Ja walcząc z twoim młodzieńczym uczuciem, a ty ulegając zbyt szybko. Wyznaj mi więc, bo czuję ciężar na sumieniu. Wyznaj mi, czy byłbyś szczęśliwy, gdybyś ożenił się z Justyną? Z Justyną? Byłeś przecież w Korczynie. Wracasz od niej. Powiedz więc, byłbyś szczęśliwy? Bardzo wątpię. Rozczarowałem się do Justyny zupełnie. Jest zimna i ograniczona. Przyjmuje pozy bohaterki, filozofki, ale to prostaczka. Nie pasowałaby do naszego towarzystwa. Nie wiem, jak Różyc to sobie wyobraża. To cię ugodziło i dlatego chcesz wyjechać, żeby nie widzieć już tej, która cię odtrąciła. A to znaczy, że nie kochałeś nigdy naprawdę Justyny. Ani Klotyldy. Że kochasz tylko siebie. Ja zaś marzyłam, że tu właśnie, w otoczeniu rodziny, na ziemi, która cię wykarmiła i... Oszczędź mi mało tych wywodów. Jeżeli zdecydowanie odmawiasz sprzedaży osowiec i wyjazdu, skończmy tę rozmowę, która ani dla ciebie, ani dla mnie nie jest przyjemną. Owszem, od śmierci twojego ojca nie przeżyłam tak bolesnej chwili. Po prostu zrozumiałam dziś, kim jesteś naprawdę. I boję się, że po mojej śmierci dopuścisz się zdrady. Jakiej? Ten, kto teraz opuszcza nasz kraj, jest zdrajcą. Jak samolubnie chce się z nami łamać chlebem cierpienia. Rzuca ziemię, ucieka z szeregów, żeby prowadzić życie wygodne i przyjemne. Jestem artystą, mamo, chcę malować! Tu właśnie powinieneś! Ten kraj potrzebuje artystów. Potrzebuje każdego umysłu, który go wydźwignie z położenia, w jakie popadł. Przypomnij sobie ojca i z tego samego źródła zacznij czerpać siły i moralną wielkość. Mój ojciec był szaleńcem! Zygmuncie! Tak jest! Szaleńcem i to szkodliwym! Boże! Mój Boże! Niech mama wybaczy, ale mam prawo tak mówić. Bo tam, w tych szczęśliwszych krajach, nieraz czułem przybite do mego czoła piętno niższości i niechęć. Przez to, że dwakroć uboższy od nich byłem, dlatego, że mój ojciec i jemu podobni! Przykro mi, ale z mamą o tych sprawach spokojnie rozmawiać niepodobna. Co to za kraj? Co się tu w ogóle dzieje? I dlaczego? Gdybym o tym gdzie indziej opowiadał, nikt by mi nawet nie uwierzył i nie zrozumiał. Dobranoc, mamo.
ciebie znieważył Andrzeju. Pamięć twoją. Ja wybaczyć mu tego nie mogę. A ty, jeśli mnie słyszysz, jeśli słyszysz, wspomnij dzień, w którym go dzieckiem żegnałeś i módl się za niego. Ten gaduła Julek powiadał, że nie będę miała śmiałości iść do dworu. Z radą wystąpił, żebym koło oficyny szła i w kuchni spytała, czy do panienki można. Ale ja nie taka! Bardzo słusznie, powiadam wtedy. Pójdę sobie prościutko, równiutko i w sieni w ganku zobaczyłam panienkę. Dobrze zrobiłaś, Elżuniu. Bardzo słusznie, bo niby czegóż miałam się bać. Cóż to, jak kraść przyszłam? Albo psem jestem, żeby mnie można było wypędzić? U ojca mieszkam, u matki, co tego chleba nie jadam? Więc niby dlaczego? Ktoś miałby mieć nade mną jakiś przestrach. Bardzo się cieszę, że przyszłaś, ale ja naprawdę lubię do Bohatyrowicz chodzić. A ja tak myślę. Ale ojciec, ambicjant wielki, powiedział sobie, że nie może zdzierżyć, że panienka ciągle u sąsiadów bywa. Powiada wtedy, idź do dworu, zaproś panienkę, przedstaw narzeczonego. To pan Franciszek ma przyjechać? No już jest. Ale jaki tam z niego pan? Drobnieńki on, ale taki mileniki. Taki pokorny, że zdaje się jak baranek. Bardzo słuszny. Już idą. Niech się Fabian ogarnie i do witania gotuje. Proszę. Najinżeniem dziękuję, że otrzymać mogłem tę promocję. Proszę panią, dobrodziejkę, naprzód postąpić. Prosię, prosię, z ukontentowaniem prosię. Nie ze wszystkim u nas ułatwia, jak to na małym gospodarstwie. Pani do tego nie nawykła. A ja kiedyś insze życie miałam. Giecołdów nas domu jestem. Ujmacie tylko giecołdy w pamięci zasadzone. A naszemu gościowi czas przedstawić przyszłego zięcia naszego. Proszę. Pan Starzyński ze Starzyn, mąż dawniejszy pani Jeżowej, matki Janka Bohatyrowicza. A to Alżuni Kawaler, Franciszek Jasmont. Prosimy, prosimy. Proszę. Panie Franciszku, proszę przynieść krzesło dla panny Justyny, a duchem i miseczkę porcelanową. Chleb, święta rzecz. Aha. Proszę, panienko. Proszę bardzo, bardzo proszę. Panie Franciszku, panna Justyna taką łyżką miodu nakładać nie będzie. Proszę. Proszę przynieść nową z komody. A chyżo! Elżuniu, twój narzeczony dobrze wie, gdzie co jest. Przecież mówiłam, że w komodzie. Za gamułę bym nie wyszła. Mój ojciec giecołd, ulów miał dwakroć tyle i dostatków tyleż. Cóż przyszło mnie, robotnej pszczole, do biedniejszej pasieki przylecieć. Murczydło zimości, z wszelkiej rzeczy materię do lamentu wywodzisz. Wiadomo, im gorszy koła, tym gorzej skrzypia. A co ci dopiero? Skrzypiącego drzewa dłużej. A pan dobrodziej, dobrze wiesz, od czego moje zdrowie na suche lasy poszło. Najwięcej od tej wody, co mię tyle lat dźwigać musiała. Choć giecołdówna z domu jestem i do takiego harowania uzwyczajenia nie miałam. Witold mi mówił, że rozmawiał z panem, panie Fabianie, o kopaniu studni. Mówił. Dobra myśl. Ale teraz inny kłopot mamy. Jakiż to? Proces przegraliśmy. 1000 rubli będziemy musieli zapłacić. Jeśli pan Korczyński się nie zlituje, z torbami pójdziemy. Tatku, pannie Justynie może przykro słuchać o tym. Cóż ona winna? Adwokat zawinił psiawiara. Termin apelacji przegapił. Kłaniam pięknie. Panna Justynę zobaczyłam i pomyślałam, że zajdę na chwilę. Bardzo słusznie. Panie Franciszku. I jego mościa zobaczyłam. O zdrowie matki chciałam pytać, jak się czuje po żniwach? Dziękować Bogu, dobrze. Prosiła dać te kurale, żeby Antolka na wesele Alżuni miała.
Zawsze mnie darowuje. Każda sroczka tak samo skrzeczy. Jeżeli ci nie odbierze, to znaczy się na zawsze. O. Kiedy pomyślę, przez jakie kraje musi wędrować kakao, zanim trafi na nasz stół. Zaraz chce mi się jechać i wszystkie zwiedzać. Oderwać się tereniu. Oderwać choć na jakiś czas od monotonii, codzienności, szarzyzny. Spotkać ludzi, z którymi można porozmawiać o sztuce, pięknie. O. Można, mamo? Aż tak. Wchodź, Widziu. Spałam wprawdzie bardzo źle, ale czuję się już lepiej. Kakao mnie wzmacnia. Biedna jesteś, mamo, z tą twoją chorobą to... Chorobami, Widziu. Chorobami. Ale znacznie mniej by mi dokuczały, gdybym ciebie częściej widywała. Ojciec także narzeka, że ciągle cię nie ma w domu. Gdzież więc bywasz? Ja? Między ludźmi, mamo. Aha. Wyobraź sobie, że ciągle mnie o coś pytają. Są spragnieni wiedzy rolniczej. Pytają mnie na przykład, jak mają unowocześniać swoje gospodarstwa. Ale was to nie interesuje. Albo jak stosować płodozmian. O Boże. Jakbym Benedykta słyszała. Płodozmian, mamo. Gospodarstwo. Mamo. Czy Korczyńscy o niczym innym mówić nie potrafią? Ale przecież to są bardzo ważne sprawy. Lud potrzebuje oświaty i nie tylko rolniczej. Dźwignąć go trzeba, bo tylko z ludem... Dosyć, Widziu. Dosyć. Nawet Benedykt mi tego oszczędza. Tereniu, nalej mi jeszcze trochę. Lepiej byłoby, Widziu, gdybyś mniej udzielał się tym, no, włościanom, a zadbał trochę o swój rozwój duchowy. Tereniu, podaj mi tę czerwoną książkę. Proszę. Czytałeś, Widziu? Paulina Craven. To ulubienica francuskiej arystokracji. Nie dla niej szkoda czasu. Słyszałaś, Tereniu? Mojemu synowi szkoda czasu dla naszej Pauliny. Może mężczyźni nie lubią takiej lektury. Czy podać coś innego? Nie, nie, dziękuję. Zresztą ja tylko tak na chwileczkę wpadłem, mamusiu. Mam do ciebie wielką prośbę. No? Czy zgodzisz się, żeby Leonia poszła ze mną i z Justyną na wesele? Bardzo cię proszę. Na jakie wesele? Ja nic nie wiem. W jakim majątku? To pewno w Bohaterowiczach. Tak. Żunia, córka pana Fabiana wychodzi za mąż. A kto to jest? Ja nie znam synku żadnego Fabiana. W ogóle nie rozumiem, o czym ty mówisz. Mówię, mamusiu, o weselu naszych sąsiadów. Sąsiadów? Ja w ogóle nie pojmuję takich żartów. Wychowanie Leonii jest moim świętym obowiązkiem. I dopóki żyje, nie będzie ona bywać w niewłaściwych dla siebie towarzystwach. Ależ, mamo, obyczaje tych ludzi... Dosyć, Widziu, dosyć. Ja w ogóle nie zgadzam się na takie dziwactwa. Kochanie. W tereniu dusi mnie. Kropli, mamo. Kropli. O. Mamo. O. Zaraz. Mamusiu. No piękniś postąpił. Pięknie nie ma co. Czy do waszych nowoczesnych idei należy także doprowadzać rodziców do takiego stanu, do jakiegoś ty matkę doprowadził? Czy bardzo źle się czuję? Na szczęście już lepiej. Ten tego, ten. I po lekarza nie trzeba posyłać. Ale mogło być gorzej. Bardzo mi przykro, chciałem tylko... Chciałeś tylko. Matka miała rację, Leoni po weselach chłopskich ciągać nie będziesz. A w ogóle skąd ci do głowy przyszło twoimi sielankowymi pomysłami męczyć matkę? No i czemu nic nie odpowiadasz? Raczyłeś mi się wreszcie pokazać na oczy i sterczysz jak kołek? Bo pamiętam, żeś ty mnie sam, ojcze, do tych, jak teraz mówisz, sielanek zachęcał. Boś chłopak. I byłbym ostatnim głupcem, gdybym cię w puchach chował i na obłokach kołysał. Proszę bardzo, poznawaj sobie tych chłopów, bo się z nimi niedługo użerać będziesz, kiedy Korczyn po mnie weźmiesz. Ale Leonia jest dziewczyną i taka edukacja nie jest jej potrzebna.
ale ty pewnie i z tym się nie zgadzasz. No cóż, czy nie uważasz mnie godnym rozmowy z tobą? Pozwól mi, ojcze, milczeć. A może mi przynajmniej powiesz łaskawie, dlaczego tak postępujesz z wujem? Z wujem? Dlaczego ojciec teraz o tym? Bo sobie przypomniałem, że kiedy tutaj był wuj Darzecki, to nawet żeś z nim nie porozmawiał, nawet żeś się z nim nie pożegnał. Dlatego, mój ojcze, że nie mam dla pana Darzeckiego szacunku i nie zniżę się, żeby mu nadskakiwać. A toż co? Dlaczego? Dlatego, że to jest pyszałek, egoista, dbający o własne interesy, widzący koniec swojego nosa, który zadziera pod obłoki, tylko dlatego, że ma majątek większy od innych. Ciotkę, hrabinę, a brata stryjecznego nie wiadomo jak wzbogaconego. Bolało mnie, ojcze, że robiłeś się przed nim taki mały, pokorny. I z jakiegoż to ważnego powodu? Bo zażądał ciebie pieniędzy? Patrzcie, jaki mi sędzia. Jeszcze nie pora, jeszcze. Zawsze jest pora widzieć i mówić prawdę. Głupiś. Alboż ty znasz życie i jego konieczności. Być może rzeczywiście z Darzeckim obchodzę się trochę inaczej niż z innymi, ależ on prawie los nas wszystkich w rękach swoich trzyma. Istotnie szanuję go. Za co? Za to, że jest dobrym mężem mojej siostry, ojcem jej dzieci i że interesy swoje dobrze prowadzi. Czy jesteś pewnym, ojcze, że on to choć w jednej części dobrze czyni? A też oranżerie, wojaże, francuskie fortepiany, a wyprawa dla szanownej córeczki? Nikogo nie kochasz. Nikogo nie szanujesz, nawet ojca. Wszystkich krytykujesz. A ojca, który dla ciebie, który w tobie... Bądź więc łaskaw od tej pory uważać mnie za swojego znajomego, który tym tylko różni się od innych, że obejmiesz po nim sukcesję. Niech jeszcze i to. Niech jeszcze i to. Ojcze! Idź precz! Ja panu zaraz te książki pokażę. Zaraz pokażę. Niech Witold przeczyta. Psał też Dawidów i Jana Kochanowskiego. Nie, nie, tu niech Witold przeczyta. Anzelmowi Bohaterowiczowi Andrzej Koczyński? Tak. Od stryja Witolda. I ta, niech Witold przeczyta. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz, Andrzej Korczyński. Wszystko to od niego, od pana Andrzeja. I tyle tylko u nas światłości jest, ile on jej tu zostawił. On tu siał. I zdaje się, że wszystko, co w ludziach było najlepszego, poruszyło się w ten czas. I wszystkim jeden cel świecił. On ten wielki ogień w sercach ludzi rozpalił i za niego, z tymi, którzy razem z nim poszli, młode życie swoje oddał. Daj Boże każdemu takie życie. O
rozstajem się powoli, drogi panie Bolesławie, z pewną myślą. No i cóż, jakaż to myśl? Wcale przyjemna, że zostają tutaj. Ci ludzie nie wydają mi się tak posępni, jak początkowo myślałem. Jeśli ktoś śpiewa przy pracy, to nie jest ona dla niego przekleństwem. To są bohaterowicze, drogi panie Teofilu, z tutejszego zaścianka. Tuszę jednak, że nie z ich powodu myśl o pozostaniu tutaj na stale nie jest panu przykrą. Czy mogę pannie Justynie dać wyraźnie do zrozumienia, że... Pańskie małżonce. Pan niech tylko ostrożnie wybada atmosferę, sprawdzi reakcję panny Orzelskiej. To jest dla mnie najważniejsze. Stanowczo nie chce się pan pokazać w Korczynie? Nie, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Pan Kirło przyjechał. Będzie na kolacji. Czy ten człowiek doprawdy nie ma swojego domu? Ja na miejscu jego żony przywiązałabym go do nogi od stołu. Wiecznie po wszystkich sąsiadach się włóczy. Ale do Korczyna najczęściej przyjeżdża. Dziś może już coś powie. Na pewno nawet. To czego tu sterczysz? Leci, słuchaj! Pani Emilia prosiła, żeby podać wiśniówkę. Może jeszcze szampana. Masz. Kieliszki w kredensie. Nakryj temu pieczeniarzowi sama. Zaręczam państwu, że gdyby mu przeciąć żyły, to popłynęłaby z nich krew błękitna jak niebę w pogodę. Porównanie pana Kirły doskonałe, bo czy tam ta krew błękitna, czy nie, ale... Wody w niej wiele, to pewne. A jaki samodzielny ten Teofilek? Kiedy go ojciec odumarł, on wziął w sukcesji po nim majątek niewielki. Fortunkę maluteńką. Ni mniej, ni więcej, tylko coś tak jakby, drodzy państwo, około 1 000 000 rubli. O Jezu! Tak. Około 1 000 000 rubelków. Caca, fortunka! Caca, żeby to te mieć chociaż 10. część tego. A, pewnie. Tak, żeby tak chociaż mieć ze 100 000. Pan szanowny jeszcze omleciku. Nie, ja bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę. Ponad 10 folwarków liczył ten majątek. 10 folwarków? 10. Niech się panna Teresa nie gorączkuje, ten majątek dobrze już okrojony. Ale zostało dobrych 300 000. Przez te 10 lat za granicą spędzonych nie stracił toś więcej jak jakieś 700 000. Na pewno więcej nie stracił. Te w ogóle such chłopak. Co? Prawdziwy zuch, więcej nam takich trzeba, a cały nasz kraj tego, tamtego, ten... Benedykcie! Prawdziwy zaszczyt pan Różyc uczyni kobiecie, którą za żonę wziąć zapragnie. Taki ród, taki majątek. Który jeszcze wzrośnie, pani dobrodziejko, wzrośnie, gdy żoneczka rozumna i energiczna do gospodarowania Teosia zachęci, a pieszczotami ptaszka w gniazdku zatrzyma. Pan Różyc, jak słyszałem, rozsądek ma. Ale żeby taką fortunę na karty i metresy tracić, rzecz to niegodna. Podobnie tylko łajdaki czynią. Benedykcie! A ja wiem, co mówię. A tak to tak. Człowiek, który na tym świecie chleb je i nie pracuje, to czy tam w nim czerwona, błękitna, czy popielata krew płynie, łajdakiem jest, darmo zjadem i nic więcej. Benedykcie, ja proszę!
Ale ja nie mówię tego przecież do pana Różyca. Ja nikomu ubliżać nie chcę. Może jest on i najlepszym człowiekiem, ale wielkie bogactwa, które takie frukta rodzą, to... A niechby wszyscy diabli wzięli. No ja nie mogę. O mój Boże, ja nie mogę wyrazów takich słuchać. Takich zdań o takim człowieku. Ja nie mogę, ja nie mogę. Ale... A cóż to? A cóż to? A cóż to ja takiego powiedziałem? No czy ty znowu rozchorujesz się, czy jak? Emilio, kochanie, chodź. Co może jakieś sole, może jakieś kropelki? W imię Ojca i Syna. A toż w tym domu już nic powiedzieć nie można? Ojciec powiedział to, co ja bym sam chciał powiedzieć. Ucałowałam go za to. A może za surowo oceniłeś pana Różyca? Nie, Różyc to pasożyt. A Kirło jeszcze większy błazen. Takich ludzi to mi jedną ręką... O tak! Takiś gorący? Właśnie tak, bo to zakały. Gdyby nie oni, bylibyśmy już daleko. Kto my? Ci, którym idzie o ludzką godność. A tacy jak Różyc? Aha, Justynko, czy ty wyjdziesz za to dziurawe sito? No jeżeli przyjdzie i poprosi cię o rękę. Masz taki sposób pytania, za kogo mam niby wyjść? Przecież wiesz, dobrze wiesz, za tego welinowego człowieka, co to pół miliona przepił. Mój drogi, powiedz mi, czyżbym ja mogła wyjść za takiego człowieka? Czyżbym ja mogła stracić takie wielkie, wielkie szczęście? Taki zaszczyt, taką łaskę? No powiedz mi, widziu sam, czyżbym ja mogła? No... No ale zanim zostaniesz wielką panią na Wołoszczyźnie, na wesele żuni, przecież pójdziesz, obiecałaś. Naturalnie, widzisz, że pójdę, naturalnie. Chusteczkę dla pana Kazimierza Jaśmonta już mam wyhaftowaną. Cudownie. Przydałaś już chusteczkę panu Jaśmontowi? A jakże? Szykownie wyhaftowaną w mojej litery. Jeszcze raz panience pięknie dziękuję i zapraszam do tańca. O, pięknie. Tylko pilnuj, widziu. Dobrze, dobrze. Pilnuj. Kapela Oducha! Pan Witold mocno trzyma i długo trzęsie, bo inaczej nie lubię. Spróbuję! Świeci księżyc, świeci około północy. Ciebie przestać kochać nie jest w mojej mocy. Powierzchowność często myli, szczególnie kobiety. Chociaż oczką łzą umili, lecz serce niestety. Hej!
koło domu steczka. Chowaj, matko pieska, masz córeczkę ładną, to ci ją ukradną. Daj pierwsze kochanie, kiedy serce chwyci, radością i smutkiem dosyć się nasyci. Hej! Pięknie ta jarzębina włosy pani ubiera. Choćbym jedną gałązkę mógł dostać, już przez to byłbym szczęśliwy. Czy pani słuchała tej piosenki? Jakiej? No, co śpiewał? Słuchałam. Bo ja tę piosenkę, ja ją dla... A to kto, patrzajcie? Jadwisia do Montówne? No tak, dziadusia prowadzi. Szyk panna, wielki szyk. Zaraz z nią zatańczę. Proszę, dobrodzieja. Proszę. Panienko? Witam pana, panie Benedykcie, witam. Jakże zdrowie ojca pańskiego, szanownego pana Dominika. Dominik Korczyński to mój dziadek, proszę pana. Tak, tak, panie Benedykcie. W 31 razem z nim stawaliśmy pod Ostrołęką. Bitwa była straszna, straszna. I pan Dominik raniony został. A ja wtedy, panie Benedykcie. Jestem Witold Korczyński, proszę tak, pana. Tak, tak, panie Benedykcie. Spod ognia wyniosłem ojca pańskiego. Spod ognia. Artyleria biła prosto na nas. Prosto na nas. Niech do tańca grają, już się nogi zwijają. O Brytasza! Panna Domontówna już trzeci chyba raz tak na mnie spogląda, jakbym jej czymś zawiniła. Pewnie o pana jej chodzi, panie Janie. Matka pańska zresztą i Strej mówili mi, że pan i ona... Moja matka każdemu, kochanie, wmawia. Ja żadnych zaklęstw i wyznań jej nie czyniłem. Owszem, poczciwa jest i pewnie bym się z nią ożenił w czasie za namową matki i Stryja. Gdyby inne słońce na moim niebie nie zaświeciło. A jakież to słońce? Gdzie ten balamutnik? U młodzisia? Gdzie pacanko? Już ja go znajdę i zabiję, jak psa zabiję. Gdzie... Gdzie pacanko? Za pozwoleniem ich mi pan na mego dziadu, nie ruszaj do swego kawalera, wraca. Panna Edwigo! O upamiętanie, proszę! To i to, że pan Jan prosi! Chodźmy z tą dziadunią, tutaj nasza kompania niepotrzebna. To już dobre przy lepszym staniało, żeby tylko wszyscy na tym dobrze wyszli. Bo wiadomo, że kto wiele ściga, mało dogoni. Do widzenia państwu. Zdrowia i weselenia się życzę. Ja go znajdę i ubiję, jak psa ubiję. Przepraszam panią stokrotnie. Podczas człowieka coś tak zaślepi, że nie wie, co mówi, czyni. Panna Edwiga faktycznie przeze mnie tę przykrość pani zrobiła. Tym więcej proszę o wybaczenie. Jeśli pani nie gniewa się na mnie, to proszę zatańczyć ze mną. A kto to był ten pacenko i za co dziadek chciał go zabić? A był taki pacenko. Żonę dziadkowi uwiódł. Ze świata przyjechał, a ona z nim uciekła. Dziadek od tego pomieszania na umyśle dostał i odtąd szuka tego pacenki. To aż tak ją kocha? Pewnie, że tak. Chociaż to wesele Alżynie, ale ja Witoldu o sprawie powiedzieć muszę. I obstawiennictwo u ojca prosić. Wiem.
przegraliście proces. A nie dało się tego jakoś polubownie załatwić? Przecież ojciec mój, przecież z ojcem można, tylko... Niech mnie darowane będzie, że przed synem to wypowiadam. Ale pan Kurczyński srogim jest sąsiadem, język ma gruby. Słowami siecze gorzej niż rózgami. Więc niejakie rady nie było. Ja na proces. Jakie pomagaj Boże, takie Bóg zapłać. Przykro mi tego słuchać, ale... A mnie mówić? Dawniej wszystko inaczej bywało, ale teraz... Drogą sobie jadę do panny Maryni. Daj mi Maryś pójdzie, nie wypytaj mi jej. Na zielonej łące zjadła kaczka węża. Zjadajcie mnie chłopcy, burzy z nieba męża. Wszystkich prosimy do Łodzi! Na Niemen, prosiem! Już w domu? Przecież wesele jeszcze się nie skończyło. Dla mnie już. Za dużo skarg usłyszałem. Na kogo? Na ciebie, ojcze. Na mnie? A cóż to, czy ja kogo na drodze obrabowałem, albo czyjeś dziecko na śniadanie zjadłem, a? Na wszystko proszę cię, ojcze. Porzuć ten ton. No dobrze. Więc co ci tam nagadali ci twoi ten bohaterowicze? Skarżyli się, że ich ze skóry chcę obedrzeć, tak? Bo im nie pozwalam trawy wypasać i ziemi po kawałku wyrywać, prawda? Chcieli procesu, to go mieli. I przegrali. Nie tylko o to chodzi, ojcze. Ich boli, że za ludzi nie są prawie przez ciebie uważani. I stryja Andrzeja wspominają. O tym się teraz mówi na weselach. Tak. Siadaj. Tak, ojcze. Oni nie mogą zapomnieć, że jesteś jego bratem. Każde dobro, każdy twój gest gotowi są odzajemnić. Przecież ten lud jest, tatko, naszą jedyną nadzieją. Ten, którym ty gardzisz i którego... Słuchaj. Jeżeli wam młodym wydaje się, że wymyśliliście szczytne idee, i że to wy pierwsi pokochaliście tesienie lud i sprawiedliwość, popełniacie błąd gruby i grzech. I w naszych ustach brzmiało kiedyś: razem młodzi przyjaciele, w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. I myśmy latali na mleczne drogi, w blask jutrzenki, w ognia ofiary.
Tośmy się ku niemu jak szaleńce rzucili, jak w słońce w niego wierzyli, jak w zbawienie zapatrzyli. I niemało nas było. Rycerze, poeci, apostoły, wskrzesiciele. Górne marzenia, wielkie nadzieje, ogniste zapały, wszystko, wszystko, jak w wodę wpadło. Ale Korczyńskim braku ideałów nikt zarzucić nie ma prawa. Jeden życie za nie oddał, a drugi zazdrości temu, co w mogile leży. Ojcze, 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 do grobu, do ostatniego tchnienia wdzięcznym ci będę, żeś mi na królewicza i samoluba nie wychował. Gdyby nie ty, byłbym dziś pewnie jak ten nieszczęsny Zygmuś niedoszłym artystą, albo jak ten Różyc. A byłbym ostatnim głupcem, gdybym myślał, że mój syn z innej gliny niż inni ludzie ulepiony. Stupudowy kamień spadł ze mnie, kiedym się mógł przed tobą otworzyć. Ty nie wiesz i obyś się nigdy nie dowiedział, co to jest tyle lat cierpieć i nie mieć ani jednej żywej duszy, przed którą można by wszystko to, co się ma w sobie, pokazać. Pomocy, rady, a nawet i ratunku wezwać. Marzyłem nieraz, że ty mi tym wszystkim będziesz. Ale kiedy ostatniego lata wydawało mi się, że i te marzenia moje, jak i wszystkie inne diabli wzięli, ogarnęła mnie taka rozpacz, że mnie tylko Andrzejowi, ale wszystkim pomarłym Grobowiek zazdrościł. No, ale teraz już wiesz, co nas dzieliło. I w moje przywiązanie musisz uwierzyć. Tato! Jednak powiedz mi, co myślisz? Dlaczego z nimi ciągle się wadzisz? No a co miałem robić po przegranej? Po naszej klęsce? Co miałem robić na zgliszczach? Mówiono, wołano, błagano, ziemia, ziemia. To trzymałem tę ziemię i trzymam ją. Czy ty wiesz, co to znaczy o każdy skrawek tej ziemi walczyć z tymi, których się niegdyś za braci mieć chciał? No a czyja wina, że oni tacy, że nieoświeceni? Mściwością, a może tylko ubóstwem pożerani? Nie nasz ojcze? Oj, uparty jesteś. Moja natura. Moja natura Korczyńskich krew. Idź do nich i powiedz, że egzekucję wstrzymam, może nawet w ogóle... Może ty kiedyś. No idź. Idź. A nie siedź tam długo, bo chciałbym ciebie trochę przy sobie mieć. Tak, ojcze. Pani Justyno, pytałem o piosenkę, co on śpiewał przed kapelą. Pani jej słuchała? Naturalnie. Śpiewał pan o tym, że kogoś kocha, że... Czy to pierwsza miłość? Najpierwsza. Jak nie przychodziło, kochanie, to nie przychodziło. A jak już przyszło, to i nie przejdzie. Czasem jednak przechodzi. U państwa każdą rzecz łatwiej rozwiewają wiatra, aniżeli u nas. A do tego wiele od charakteru zależy. Stryj Anselm, nie dostawszy tej, której pragnął, całe życie w samotności spędził. A pan? Gdyby moje kochanie daremne było, jak stryj postąpię? Słyszał pan echo?
A tak, tak, tak. Tutaj, gdzie siedzimy, to najlepiej słychać echa. No nie, teraz pani porozmawia. Nie. No śmiało. Tak, ślicznie. Panu Justynu, bardzo proszę. Niech pani powie echu, kto jest panie najdroższy. Najmilszy na świecie. Proszę. Chciałby pan tego? Na wszystko. Chciałby proszę. Pan tego naprawdę? Na wszystko proszę. Janku! Janku! Moja kochana, królowo moja, jedyna. Naprawdę moja? Tak, tak. Na zawsze. Zawsze, 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 zawsze. Niech pan Jan nie lęka się. Ja nie dla tej przyczyny przyszłam, aby panu jakie nieprzyjemności robić. Przyszłam powiedzieć, że ja do pana Jana nijakiego żalu nie mam, ani pretensji. Mój Boże, co pan Jan winien, że słońce wzeszło na innej stronie. Owszem, daj panu zdrowie, szczęście i powodzenie. Ja także. Dla panny Jadwigi, jeżeli tylko zechce, a zawsze szczerym przyjacielem zostanę. A mam nadzieję, że panny Jadwigi szczęście w życiu nie ominie. Spodziewam się, że i mnie Bóg nie opuści. Proszę pannę Jadwigę, niech gniewu do mnie nie ma. A ja pana Jana o dobre wspominanie proszę. Całe życie. Przyjacielem szczerym zostanę. Panna Justyna już wstała? Tak, pewnie ubiera się, bo na dół jeszcze nie zeszła. No, to biegnij do niej, powiedz, żeby nic ciężkiego na siebie nie kładła. Dlaczego? Bo pod sufit nie mogła skakać. A będzie skakać? Oj, będzie, Leoniu, będzie. Z radości będzie skakać pod sufit. Weselisko będzie w korcinie. Moi państwo, wracamy z mężem prosto z Wołoszczyzny, gdzie 3 dni u kuzyna mojego Teofila bawiliśmy. Jesteśmy posłami od niego. Kuzyn mój Teofil prosi przeze mnie o rękę Justynki. Osobiście nie oświadcza się dlatego, że to by go nadto wzruszyło, a przy tym nie jest pewny, jaką odpowiedź by otrzymał. Jeżeli jednak będzie pomyślna, natychmiast sam przyjedzie. Natychmiast. Cóż to za szczęście dla Justysi. Radość dla nas wszystkich. Jakże szlachetnym i wzniosłym jest postąpienie pana Różyca. Teofil szczerze upodobał Justynkę. Jestem pewna, że będzie z nim szczęśliwa, bo to złote serce. Światowy umysł. Ale i światowe nawyki. Otwarcie mu powiedziałam, że wyznam Justysi wszystkie jego wady. Teoś zgodził się. Cóż, burzliwa przeszłość, zmarnowany majątek. Majątek jeszcze piękny, ale nie o to idzie. Teofil, Teoś, stał się tam na świecie, stał się i jest mor... No Boże, jakże to się nazywa?
morwinistą. O! A cóż to za diabeł? Nigdy nie słyszałem. Chyba prosto mówiąc, pijakiem jest. Nie, panie Benedykcie, to jest coś innego. Ale Teoś pragnie wyleczyć się. Już próbował, ale... Chyba, że go kobieta, którą pokochał, uleczy. Justynka prawdziwie piękne zadanie spełnić może, jeżeli ją to, o czym usłyszała, nie zraziło. Zraziło? To czyni pana Różyca jeszcze bardziej interesującym, obudza jeszcze żywszą dla niego sympatię. Z takim człowiekiem dzielić życie, razem z nim marzyć, kochać. A może i upijać się. Ty, Benedykcie, nigdy już nie pojmiesz. A zresztą, co o tym mówić? Zapytajmy teraz Justysię. A właściwie to i pytać nie trzeba, bo przyjmujesz naturalnie oświadczyny pana Teofila. Ten cud prawdziwy. Tak, i szczęście. Cudowne szczęście. A ja już teraz... Przyszłej pani Różycowej do nóżek się ścielę i służby swoje ofiaruję. No cóż, Justynko, mówże. Mów, mów. Ja naprawdę bardzo wdzięczna jestem panu Różycowi za jego uczciwe względem mnie postępowanie. Ani jednak położenie moje, ani wychowanie, ani przyzwyczajenia i gusta... Teraz nie! Nie czynią mnie, naprawdę, nie czynią mnie odpowiednią dla niego towarzyszką życia. Na wielką panią i światową kobietę nie mam kwalifikacji. Żadnych. Wszystko to, o czym powiedziałam, już by mi przyjęcie tych oświadczeń niemożliwym uczyniło, ale... Ale najważniejszą i rozstrzygającą w tym wypadku rzeczą jest to, że wczoraj właśnie, że od wczoraj jestem zaręczona. Nie chyba żartujesz, Justysiu. Z kim? Z sąsiadem Korczyna. Z panem Janem Bohaterowiczem. Justysiu! O dobry Jezu! Czekajcie państwo. Niech ja się, Justysiu, rozpytam. Nie dworujesz ty z nas sobie? Serio mówisz? Zaręczyłaś się z Bohaterowiczem? Popatrz, wuju. Pierścionka matki mojej na palcu nie mam. Wczoraj mu go oddałam. Czy to tamto tego ten... Zakochałaś się w tym człowieku? Tak. Jestem kochana. Justynko, to jest niemożliwe. Ty tego nie zrobisz. Nie odrzucisz tego losu tak świetnego i nie wyjdziesz... Och, nie wyjdziesz za chłopa. Wyjdę, ciociu. Ależ ty, dziecko, nie znasz tego życia, na które się decydujesz. Ty nie wiesz, jaka cię praca tam czeka. Wiem. Poznałam ją z bliska, bo pracowałam z nimi. Pracowałaś? No, a z tą niestosownością umysłową jakże będzie? Nie ma jej. A jeśli światła mam trochę więcej niż oni, to z radością wniosę tę moją lampkę, aby im nieco jaśniej było. Wuju, chcę byt i szczęście zawdzięczać sercu człowieka, który mnie kocha. I razem z nim na ten byt pracować. Justynko! O, masz. Oj, wy młodzi teraz w jedną dudkę dmiecie. Nie ma co mówić, ale macie rację. Macie rację. Tereniu!
Ereniu, pomóż mi. Emilio. Wyprowadź mnie stąd natychmiast. Emilio. Teusz Różyc, siostrzeniec księżnej, arbuza dostał. Już dobrze. Justynko, winszuję. Brata we mnie masz i wspólnika we wszystkim. Facecje z tymi młodymi. Wydaje im się, że świat do góry nogami wywrócą. Justynko, czy to jest ostateczne postanowienie twoje? Tak, wuju. Ostateczne. Żal mi biednego Teosia. Jednak nie umiem kłamać i powiem ci, że może dobrze zrobiłaś. I szczęśliwą będziesz. Szczerze ci tego życzę. A ja pomogę, jak będzie trzeba. I na weselu twoim potańcuję. 3 dni musi trwać. Wyprawimy je wspólnie, Justysi. Zajrzę do Emilii, bo... zdaje się, globusa dostaje. Idź do ojca i powiedz mu. A potem, Justynko, pójdziemy... to tamto tego ten... Mariu, ale ja... No, ja nie mam, my już musimy do domu. Odprowadzimy. Państwa. Idziemy, idziemy. Mam, Benedykcie, wielką prośbę do ciebie. Tylko nie wiem, słowo honoru, jak to powiedzieć. A cóż, może i ty zaręczyłaś się z jakimś ładnym chłopcem, co? Tak już głupią nie jestem. Ale widzisz, Justynka za mąż wychodzi, więc pozwolisz, że ja przy niej w ich chacie zamieszkam. Co? Słowo honoru, bardzo chcę przy nich zamieszkać. Chleba im darmo jeść nie będę, bo doświadczenie w gospodarstwie mam i siły do pracy. Im moje ręce przydadzą się, a tu ja niepotrzebna. Wieczny smutek. Niepotrzebna nikomu. Ty niepotrzebna? Co ty wygadujesz? A tak. Dzieci podrastały. Twojej żonie nigdy dogodzić nie mogłam. A co do gospodarstwa? Och, mistrzynię sobie na moje miejsce weźmiesz. Justynka idzie do tych ludzi, których ja kiedyś znałam, lubiłam. Sam los mnie do nich prowadził, ale nie posłuchałam, nie poszłam. No to teraz pójdę. Facecje. No to już pewnie cały Korczyn do Bohatyrowicz się przeniesie. No, tylko moja żona i panna Teresa na pewno tam nie pójdą. Panie dobrodzieju, to jest te głupstwo, na które pan dobrodziej pewno pozwolenia swego nie dasz. Opiekunem Justynki jesteś. I nie spodziewałem się, aby w domu pana dobrodzieja córkę moją taka kompromitacja spotkała. Żadnej kompromitacji dla Justysi nie ma. Jest pełnoletnią. Wolę swoją ma i za kogo zechce wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie. Za te. A panu Różycowi, który jest całą gębą panem, odmówiła. A jaż, panie dobrodzieju, co ja te zrobię? Czy ja za nią do tej prostej chaty pójdę? Tam, panie, nawet fortepianu nigdzie nie wstawisz. Ja nie przywykłem. Głodem za morzą? Bądź pan spokojny. Jak mieszkałeś w Korczynie, tak nadal mieszkać możesz. Z największą przyjemnością panu dom swój ofiaruję. Zresztą macie u mnie swoją sumkę, którą Justysi częściami będę mógł spłacać. Ale czy to godzi się, aby te panienka taki ten mezalians robiła? Bądź pan spokojny, idź pan na górę i graj swoje sonatki i serenady. A Marta zaraz śniadanie panu przyśle. Facecje, jakie głupstwo do głowy ci przyszło? Ty tu niepotrzebna? Tu? Boże wielki. A toż my z tobą od 20 kilku lat razem pracujemy. My tylko. I nie tylko swojej. Ale i twojej pracy zawdzięczam, żem się przy Korczynie utrzymał.
dzieci moje. Na rękach wynosiła i wyhodowała. Tyś je jak matka kochała, a nie po głupiemu pieściła. Tyś Witoldowi same mądre, dobre rzeczy w głowę kładła. Moja Marto. Do grobu wdzięczen ci jestem i nie puszczę Skorczyna. Nie puszczę od siebie facecję. Ona niepotrzebna. Królu mój, ty doprawdy tak myślisz, jak mówisz? Ty nie z litości nad starą krewną, nie z grzeczności tak mówisz? Ależ jak Boga kocham. Bożeż mój, Boże, królu mój, Braciszku, a ja myślałam, że stary krat ze mnie, nikomu tu niepotrzebny. Wieczna pociecha, po cóż mam stąd iść, jeżeli tobie potrzebną jestem? I ty mnie jak brat, siostra traktujesz. Siadaj, siadaj. Musisz pozwolić, abym ci konie na parę dni zabrała. Do miasta pojadę, do doktora, leczyć się, aby móc ci jak najdłużej służyć. Dobrze, dobrze. A teraz proszę cię, idź i zaraz poproś tu Justysię. Chodź. Anselm Bohaterowicz? Tak. A to narzeczony Justynki, syn Jerzego. Tego samego, który z bratem pańskim w jednej mogile spoczywa.